Najpierw przedstawię naszych drogich debatantów. W kolejności alfabetycznej będzie to pan Adam Bielan. Prosimy o brawa. Pani Kaja Godek w najbliższym czasie przyjedzie, już w trakcie debaty, ale za to witamy panią Barbarę Husiew. Witamy również pana Marcina Marca. Panią Dorotę Olko. I pana Dariusza Rosatiego. I tym samym przejdziemy do przedstawienia reguł samej debaty. Pytania będą kierowane do wszystkich naszych debatantów i każdy z nich będzie mieć 90 sekund na odpowiedź. I tutaj taka mała dygresja. Będziemy ucinać bezlitośnie i proszę sobie tego nie brać jako inwektywę w stosunku do naszych szanownych debatantów. Po prostu musimy sobie zdać sprawę, iż obecnie młodzież żyje w świecie krótkich komunikatów, komunikatów w social media i trzeba rzeczywiście uderzyć w punkt. I o to będziemy prosić. I po pierwszej rundzie nastąpi tak zwane ad vocem. Każdy będzie mieć 30 sekund na odniesienie się do wypowiedzi innych debatantów. Przed większością pytań przedstawimy krótki slajd informacyjny, taki przedłużony wstęp do pytania, bo mam wrażenie, bardzo ważny będzie również element edukacyjny takiej debaty, bo na sali koniec końców znajduje się również młodzież, a debata jest młodzieżowa. Jako przedostatnie pytanie będziemy realizować pytania od publiczności, pytania z sali. Przewidujemy od dwóch wzwyż, w zależności jak czas pozwoli. I to z takich technicznych rzeczy, jeżeli chodzi o samą procedurę debaty. A teraz jako taki pierwszy element debaty, żeby rzeczywiście zorientować się, do czego kandydują nasi drodzy debatanci, poprosiłbym pana doktora Lewandowskiego o kilka słów na temat tego, czym jest w zasadzie Parlament Europejski. Szanowni państwo, myślę, że największym problemem, jaki mamy w Polsce z interpretacją, czym dla nas jest Parlament Europejski, jest ta niewiedza związana z jego zasadniczą funkcją, czy zasadniczymi kompetencjami, które przynależą się Parlamentowi Europejskiemu. Przepraszam, państwo na slajdzie mogą obserwować cztery takie nasze propozycje, charakterystyki tegoż organu, tejże instytucji, ale ja bym chciał się, już nie odwołując się może do tych kwestii, które są właśnie na slajdzie, chciałbym zwrócić uwagę na jeden problem. Otóż samo pojęcie Parlament Europejski często jest interpretowane w odniesieniu do samej instytucji parlamentaryzmu, do tego, czego się przyzwyczailiśmy na poziomie państwa narodowego, państwa, jakim jest Rzeczpospolita Polska, czyli do parlamentu naszego krajowego. I interpretujemy sobie Parlament Europejski właśnie jako taką izbę reprezentantów społeczności, społeczeństw europejskich właśnie na poziomie centralnym, poziomie europejskim. Natomiast myślę, że kilka lat temu odbywała się taka akademicka dyskusja na temat, czy istnieje coś takiego jak demokratyczna reprezentacja w Parlamencie Europejskim. Parlament Europejski jest wyrazicielem właśnie woli, tak, wyborców na poziomie całej Europy. I teraz w zasadzie można powiedzieć, że z każdymi kolejnymi wyborami my jako Polacy uczymy się tego, czym tak naprawdę są wybory do Parlamentu Europejskiego. Rozumiemy coraz lepiej, czym jest Parlament Europejski, ale właśnie ta funkcja reprezentacji jest chyba kluczowa. Można by mówić o funkcjach budżetowych, o funkcjach nadzorczych, ale ja bym się skupił na tej reprezentacyjnej. Otóż, drodzy państwo, proszę pamiętać, że nasi reprezentanci, których wybieramy, są reprezentantami oczywiście wywodzącymi się z konkretnego kraju, ale oni reprezentują też konkretne frakcje. W Parlamencie Unii Europejskiej reprezentują konkretne frakcje. No i to ta złożoność sytuacji jest, mam wrażenie, też dla niektórych problematyczna, dla niektórych atrakcyjna. Dlatego wybory do Europejskiego Parlamentu są tymi wyborami, które w politologii czy w naukach politycznych nazywa się specyficznymi. Innymi niż te, do których się zdążyliśmy przyzwyczaić. Przepraszam, że przerwę, ale witamy serdecznie panią Kaję Godek. No co prawda kwadrans studencki minął, tym niemniej prosimy o brawa. Tak, i takim krótkim wstępem
możemy już przejść do właściwych pytań. I pierwsze pytanie jako taki wstęp, koniec końców debata nazywa się Młodzi w Europie właśnie, będzie pytanie o młodzież. Bo mamy wrażenie i generalnie w debacie tak to ujęliśmy, że mimo wszystko pewne kwestie są raczej nieporuszane, jeżeli chodzi o tą kampanię wyborczą do Europarlamentu. I jest to na przykład kwestia młodzieży. I mamy do czynienia w kraju, tutaj zawarliśmy takie parę punktów, jeżeli chodzi o tą młodzież w Europie. Mamy do czynienia w kraju z, nie oszukujmy się, emigracją młodzieży. Pół biedy, jeżeli młodzi emigrowaliby na studia i potem wracali, ale jednak nie wracają. I mamy do czynienia z tym, po pierwsze, na terenie całego kraju, po drugie tutaj lokalnie w Płocku. Z takim naszym małym, powiedziałbym, drenażem mózgów. Młodzi emigrują do większych miast, czy to będzie Toruń, Łódź czy Warszawa, i po prostu tam zostają. A Płock się wyludnia. Zgodnie z prognozami GUS-u, liczba ludności Płocka zmniejszy się o około 30% do 2050 roku. I właśnie stąd będzie moje pytanie. Co zrobić, żeby po pierwsze temu zapobiec, ale z drugiej strony co zrobić, żeby tą młodzież mimo wszystko w Unii Europejskiej integrować? Czy poprzez programy Erasmus+, czy Discover EU i co państwo o takich programach sądzą? I czy koniec końców w takiej sytuacji nie powinniśmy przeznaczać więcej dla młodzieży, więcej na edukację ze środków unijnych, a mniej na takie, załóżmy, dotacje dla rolników? I otwierać naszą debatę będzie alfabetycznie pan Adam Bielan. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Z góry przepraszam, że będę musiał wyjść o 17.45, bo o 19.00 mamy dużą konwencję w Żyrardowie. Ten problem wyludnienia, depopulacji nie dotyczy tylko Płocka, to jest problem bardzo wielu polskich miast i wynika z błędnej koncepcji rozwoju Polski, prezentowanej przez naszych poprzedników, koncepcję, którą naukowo Michał Boni nazywał koncepcją polaryzacyjno-dyfuzyjną, zgodnie z którą trzeba było inwestować w duże miasta, w 7 największych miast, i one miały być kołem zamachowym całych regionów. Województwo mazowieckie najlepiej pokazuje, że ta koncepcja się nie sprawdziła. Różnica w dochodach pomiędzy Warszawą a Płockim i Warszawą innymi miastami w województwie mazowieckim w ciągu 15 lat zwiększyła się, mimo przecież polityki strukturalnej Unii Europejskiej, która ma wyrównywać poziom zamożności nie tylko między państwami, ale również w ramach tych państw. To, co trzeba zrobić, to lokować duże inwestycje, przede wszystkim infrastrukturalne, w bardziej zaniedbanych miejscach. Dla Płocka olbrzymią szansą będzie Centralny Port Komunikacyjny oraz połączenia kolejowe w ramach tego Centralnego Portu Komunikacyjnego, w tym połączenie szprychy kolejowej z Płockiem, z Włocławkiem i dalej do Gdańska. I generalnie infrastruktura transportowa, bo to jest również kwestia użeglowienia Wisły, jest olbrzymią szansą na ściągnięcie inwestorów. Jeśli chodzi o środki europejskie, to przypominam, że na dzisiaj województwu mazowieckiemu grozi odebranie aż 13 miliardów złotych tych, o to przepraszam, to mój zegar. W projekcie budżetu zaprezentowanym przez Komisję Europejską nie ma środków, nie ma wyłączenia statystycznego Warszawy z województwa mazowieckiego, a ponieważ Mazowsze już w 2017 roku miało 112% średnio unijnej produkcji krajowego brutto per capita, traci możliwość korzystania z części programów, a w tych, których będzie mogło dalej korzystać, będzie musiało gwarantować aż 70% wkładu własnego. My, nasz rząd i ja osobiście zrobimy wszystko, żeby dokończyć proces wyłączenia statystycznego Warszawy z Mazowsza. I już ostatnie zdanie, bo czas się kończy. I te środki uratować. Dziękujemy bardzo. I teraz poprosimy panią Kaję Godek. Dzień dobry Państwu. Na zadane w ten sposób pytanie odpowiem w taki sposób. Jeżeli my chcemy zatrzymać w Polsce polską młodzież, jeżeli chcemy, żeby nasz kraj się nie wyludniał, to musimy o to zadbać sami. O to nie zadba Unia Europejska, dlatego że nie ma czegoś takiego jak interes europejski, a już na pewno interes europejski to nie jest interes polski. I albo zadbamy o to sami, albo sami zaproponujemy młodzieży możliwości rozwoju tutaj, albo nie zrobią tego za nas żadni urzędnicy rozdzielający fundusze, żadne
mocarstwa, które grają w Unii Europejskiej pierwsze skrzypce, nie zrobił za to tego za nas Komisja Europejska ani nikt inny. Problem, jaki ja dzisiaj obserwuję, jest taki, że na przykład w sytuacji Brexitu w Polsce rozmawia się o tym, jak zabezpieczyć Polaków na wyspach. To znaczy jakby na tym skupia się polski rząd. Co zrobić, żeby tym ludziom tam po Brexicie nie było źle? To jest myślenie całkowicie błędne. My powinniśmy myśleć o tym, co zrobić, żeby ci ludzie tu do Polski wrócili, dlatego że oni w większości wyjeżdżali na 2, 3, 5 lat. Takie mieli plany i potem tam zostali. I co trzeba zrobić, żeby młodzi ludzie zostali w Polsce? Obniżyć podatki, dać ludziom własność i dać ludziom prowadzić swoje firmy i swoje przedsiębiorstwa w sposób wolny, nie nękać ich kontrolami, nie patrzeć na przedsiębiorcę jak na osobę, która potencjalnie już popełniła jakieś przestępstwo. I już ostatnie zdanie? I już ostatnie zdanie. To jest gwarancja tego, że ludzie, jeżeli wyjadą z Polski, to tylko po to, żeby podróżować, a nie po to, żeby układać sobie życie poza granicami naszego kraju. Dziękujemy bardzo. I o kolejną wypowiedź poprosimy panią Barbarę Huś. Ja przede wszystkim chciałam podziękować za zaproszenie. Jest mi bardzo miło, że mogę rozmawiać z młodymi ludźmi o ich problemach, bo nie wiem, czy państwo sobie zdajecie sprawę, ale to młode pokolenie, które dzisiaj nas pyta, za chwilę będzie tworzyło tą przyszłość. I to jest bardzo ważne i bardzo cenne, że interesujecie się samymi sobą tak naprawdę. Ja chciałabym zwrócić uwagę, szanowni państwo, że w Unii Europejskiej, we wszystkich krajach Unii Europejskiej i tutaj i PiS, i Platforma, i wszystkie ugrupowania zapominają mówić o ważnej rzeczy. Problem net młodzieży. Pewnie pan marszałek i pan poseł Rosati wiedzą, o czym mówię. To jest problem młodzieży w wieku od 15 do 29 lat. I to jest taki program, w którym jest monitorowana są monitorowani ci młodzi ludzie, a to net to znaczy młodzież niepracująca, nieszkoląca się, nieucząca się. Obecnie w Europie mamy ponad 14% takiej młodzieży. To jest ogromny odsetek, jeśli chodzi o całą Europę. W 2013 roku taki odsetek na Mazowszu na szczęście było całkiem nieźle, bo ponad 12%. Najgorszy odsetek, największy odsetek takiej młodzieży net był na Podkarpaciu, bo ponad 20%. Już ostatnie zdanie poprosimy. Nie ma alternatywy takiej, jak danie młodym ludziom ukorzenić się w miejscu, gdzie mieszkają, żeby mogli pracować, rozwijać swoje talenty, swoje zdolności, żeby nie musieli biec do korporacji, pracować, tylko żeby mogli poza pracą, jaką muszą wykonać, mogli rozwijać swoje talenty, żeby chcieli być tu na miejscu, tworzyć miejsca pracy, domy i rodzinę, żeby nie musieli wyjeżdżać za granicę, czasem do wcale nie lepiej płatnej pracy, gdzie zostają. Dziękujemy i bardzo. Niestety wrócić. I o następną wypowiedź poprosimy pana Marcina Marca. Dzień dobry, dziękuję serdecznie za zaproszenie. 5 lat temu miałem okazję sam organizować taką debatę do Parlamentu Europejskiego i wiem, jaki to jest trud. A przechodząc do sedna sprawy, przede wszystkim uważam, odnośnie Płocka, my tą sprawą zajmowaliśmy się w 2014 roku, startując do Rady Miasta jako ruch miejski samorządni i już w tym czasie doszliśmy do wniosku, że niewiele da rady zrobić, jeżeli chodzi o wyludnianie się miasta, naszego miasta. Być może należy się po prostu z tym pogodzić i postarać się przyjąć to do wiadomości. Ostatnio nawet organizowaliśmy taką debatę jeszcze przed wyborami do samorządu, do wyborów do samorządu, do Rady Miasta. Polska średnich miast, Płock, szanse, bariery rozwoju, szanse, zagrożenia i tam też w tej debacie stwierdziliśmy, że być może już nie będzie żadnej możliwości, żeby miasto Płock w ogóle powiększyło się, a będzie się kurczyło i musimy się do tego przyzwyczaić. I poprosimy ostatnie zdanie. Jeżeli chodzi o nas, o nasz program, chcemy rozszerzyć Erasmus+, który będzie się nazywał 2.0 w ramach tego programu. Chcemy, żeby wszyscy studenci studiów dziennych mogli wyjeżdżać za granicę, a państwo polskie pokryje koszty. Dziękujemy. I o następną wypowiedź poprosimy panią Dorotę Olk.
Dzień dobry, witam Państwa. Ja myślę, dla nas, dla Lewicy Razem, a szczególnie ważne w tych wyborach, w tym momencie rozwoju Unii Europejskiej jest to, żeby każdy, niezależnie od tego, czy mieszka w Polsce, w Warszawie, Płocku, czy w Berlinie, czy we Frankfurcie, żeby godnie zarabiał i miał dobre warunki pracy. I myślę, że to jest kluczowe, żebyśmy w całej Unii, żeby polscy młodzi ludzie nie wyjeżdżaliby, gdyby mieli dobre warunki pracy w Polsce. Dlatego my, i tutaj pierwszą kwestią są płace, dlatego my proponujemy wprowadzenie stopniowe europejskiej płacy minimalnej. Ten mechanizm pozwoliłby stopniowo wyrównywać płace w Europie tak, żebyśmy doszlusowali do Zachodu, żebyśmy nie czuli się Europejczykami drugiej kategorii. Ale ważne są też rozwiązania kierowane stricte do młodych ludzi. My chcemy na poziomie europejskim skończyć z bezpłatnymi stażami, bo to jest wyzysk młodych pracowników. Chcemy też wzoru umowy praktykanckiej, która pozwoliłaby na podejmowanie praktyk za granicą, ale na pracy to wszystko się nie kończy. Postulujemy też budowę w ramach Europejskiego Programu Mieszkaniowego, budowę tanich mieszkań na wynajem, które nie tylko byłyby tańsze dla młodych ludzi niż wynajem na rynku prywatnym albo skazywanie się na kredyt na 30 lat, ale też pozwoliłyby na przemieszczanie się, jeżeli ktoś na przykład mieszka parę lat w Warszawie, a potem chciałby wrócić do Płocka, to zwiększałoby to jego mobilność. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. I o ostatnią odpowiedź na to pytanie poprosimy pana Dariusza Rosatiego. Tak, dzień dobry państwu. Dziękuję za zaproszenie do wzięcia udziału w tej debacie. Jeśli chodzi o problem wyjazdów młodych ludzi, czy z Płocka, czy w ogóle z Polski, to oczywiście jest to kwestia wyższych zarobków za granicą albo w dużych miastach. Kluczem do rozwiązania tego problemu jest stworzenie atrakcyjnej perspektywy wzrostu zarówno zarobków, ale także poprawy wszelkich usług społecznych, usług publicznych, takich jak edukacja, służba zdrowia, żłobki, przedszkola, a także dostęp do bardzo dobrych szkół. Jednym z punktów naszego programu jest wyrównanie szans pomiędzy różnymi regionami Polski, tak żeby nie było różnic między Warszawą a Mazowszem. I w tym kontekście chcę powiedzieć, że Warszawa służyła jako motor napędowy do rozwoju Mazowsza. Mazowsze 10 lat temu było na 13-14 miejscu w Polsce pod względem poziomu PKB na mieszkańca wśród województw. W tej chwili jest w środku tabeli na miejscu 7. I główną przyczyną jest to, że korzysta z dynamicznego rozwoju Warszawy. Co do podziału statystycznego, ta decyzja jest podjęta. Nie ma tu zagrożenia, że stracimy miliardy z tego tytułu. Mazowsze poza Warszawą i Obwarzankiem będzie traktowane jako odrębny region statystyczny w nomenklaturze NUTS. Natomiast kluczowa sprawa jest taka, że trzeba wynegocjować dobre pieniądze dla Polski. Ja niestety mam przekonanie, że obecna władza tych negocjacji w Europie nie jest w stanie dobrze przeprowadzić. Dziękuję bardzo. I tym samym przechodzimy do kolejnej rundy, czyli ad vocem. I poprosimy o pierwszą wypowiedź pana Adama Bielana. 30 sekund. Po pierwsze, w projekcie budżetu przygotowanym przez Komisję Europejską nie ma dwóch regionów statystycznych na Mazowszu. Nie ma ich dlatego, że Polska zaczęła ten proces zbyt późno. Rząd Platformy i PSL-u nie wydzielił statystycznie Warszawy z Mazowsza ani w roku 2010, ani w roku 2013. Zrobiliśmy to dopiero w roku 2016, zbyt późno, żeby być pewnym, że to będzie. I w projekcie przygotowanym przez Elżbietę Bieńkowską między innymi, powtarzam, tego wydzielenia nie ma. W związku z tym na dzisiaj tracimy 13 miliardów złotych. Dziękuję, czas się skończył. I teraz poproszę o wypowiedź panią Kaję Godek. Równanie pensji minimalnej do poziomu europejskiego jest zabijaniem polskiego przemysłu. Jest to pomysł, który pojawia się w strukturach Unii Europejskiej nieustannie. Ostatnio, jeśli chodzi o sektor transportowy, wymyślono, że kierowcy tirów mają zarabiać pensję minimalną europejską, jeżeli przejeżdżają przez różne kraje europejskie. Jest to prosta droga do eliminacji firm transportowych polskich, po to, żeby ten rynek przejęły firmy w innych państwach Unii. Więc jeżeli mówimy o rozwiązaniach typu socjalnego, bo de facto podnoszenie pensji minimalnej czas się skończył. To zawsze trzeba powiedzieć, kto za to zapłaci. Państwo za to zapłacą, bo niedługo wchodzicie na rynek pracy. I teraz o wypowiedź poproszę panią Barbarę Huś. Mnie trochę bawią wypowiedzi polityków, którzy są od wielu lat na scenie w Polsce i w Parlamencie Europejskim, którzy mówią, że trzeba większe dotacje, żeby wyrównywać szanse,
Szanowni Państwo, jesteście w polityce od 15 lat w Unii Europejskiej. Dlaczego przez 15 lat te szanse nie zostały wyrównane? Dziękuję. Dziękujemy bardzo. I o wypowiedź poprosimy pana Marcina Marca. Koleżanka wspomniała o młodzieży NET. Ja chciałem tylko przypomnieć, na co dzień zajmuję się realizacją funduszy europejskich, że takie programy są dla młodzieży NET, z tym, że nie to, że jest słabo wykorzystywane, tylko młodzież nie chce z tego korzystać. Generalnie uważam, że to nie chodzi o ilość pieniędzy, ale jakość wykorzystania środków. Z doświadczenia wiem, że bardzo, bardzo duży procent z tych pieniędzy jest po prostu marnotrawiony. Przepraszam, ale czas dziękuję. Dziękujemy bardzo. I o wypowiedź poprosimy panią Dorotę Olko. No to samo o płacy minimalnej, że zabije naszą gospodarkę. Słyszeliśmy przed wprowadzeniem minimalnej płacy godzinowej w Polsce. To się nie stało i dzięki takim rozwiązaniom młodzi ludzie dzisiaj nie pracują za 3 zł za godzinę. Ja chciałam jeszcze powiedzieć o tym, że to, gdzie chcemy żyć, powinno być kwestią wyboru, ale myślę, że młodzi ludzie powinni mieć możliwość zdobywania doświadczenia za granicą. Ja sama jakieś 9 lat temu byłam na Erasmusie, to było bardzo ważne doświadczenie. Myślę, że Erasmus powinien być także dla młodych pracowników, nie tylko dla studentów. Dziękujemy bardzo. I o wypowiedź poprosimy pana Dariusza Rosatiego. Po pierwsze, Erasmus powinien być rozciągnięty także na licea, na poziom licealny, dlatego że to jest okres, kiedy młodzież jest w stanie nawiązywać kontakty. Po drugie, podział statystyczny został dokonany i proponuję naprawdę nie mieszać już głowach w tej sprawie. Kwestia jest negocjacji. Po trzecie, panie marszałku, nie podpierajcie się komisarz Bieńkowską, wy rządzicie i wy ponosicie odpowiedzialność. Trzeba było pilnować Komisji Europejskiej, żeby wyszedł stamtąd lepszy projekt budżetu dla Polski, a nie ten bardzo niekorzystny. Dziękujemy bardzo. I tym samym przechodzimy do drugiego pytania i tym razem zadaje pan doktor Arkadiusz Lewandowski i będzie ono dotyczyło funduszy europejskich, a konkretniej tych dotyczących regionu i Płocka. Stąd też nie mamy slajdu wyjaśniającego to pytanie, gdyż no, w tym wypadku zdajemy się na wiedzę naszych debatantów. Bardzo płynnie przechodzimy do tego pytania, już pan Rosati podjął ten temat właśnie negocjacji nad przyszłym budżetem. Otóż najbliższa kadencja Parlamentu Europejskiego będzie miała miejsce na przełomie dwóch perspektyw budżetowych. Tej, która się właśnie w 2020 roku zakończy i tej od 2021 roku do 2028 będzie trwała. I pytanie, które chcielibyśmy państwu zadać, dotyczy właśnie tego specyficznego okręgu wyborczego, z którego państwo kandydują. Otóż jest to chyba jedyny w Polsce, drugi to jest taki zachodniopomorski, gdzie łączy się Szczecin i Gorzów Wielkopolski, okręg, w którym w zasadzie 4 miasta powiatowe, prawda, są reprezentowane, czyli raczej obejmują 4 miasta powiatowe, Płock, Siedlce, Ostrołękę i Radom. Natomiast są to oczywiście specyficzne pod względem różnic między właśnie Warszawą chociażby, a resztą Mazowsza, miasta i regiony także, jeżeli byśmy tak mieli. Teraz pytanie, które chcielibyśmy państwu zadać, dotyczy tego, jak widzą państwo szanse tych regionów w kontekście właśnie nowej perspektywy budżetowej, nowego rozdania w ramach funduszy europejskich. No i tu chciałbym, żeby państwo po pierwsze uwzględnili w głównej mierze oczywiście miasto, w którym obecnie się znajdujemy, czyli Płock, a po drugie, żeby państwo uwzględnili gospodarzy dzisiejszej debaty, czyli młodzież. Jak fundusze europejskie mogą pomóc młodzieży i mogą pomóc miastu, w którym obecnie się znajdujemy. I jako pierwszego poprosimy pana Dariusza Rosatiego. Jest cały szereg potrzeb, które powinny być pokryte z funduszy europejskich. Powinniśmy walczyć o większe środki dla Mazowsza i w szczególności dla Płocka. Płock potrzebuje przede wszystkim lepszego skomunikowania z centrum Polski, z Warszawą. Nie jest nam potrzebne, panie pośle, panie senatorze, przepraszam, centralny port komunikacyjny. Jest potrzebna linia kolejowa z Płocka do Warszawy, która skróci podróż z 3,5 godzin przez województwo łódzkie do godziny, tak jak jest w krajach cywilizowanych. Po drugie, potrzebna jest dwupasmowa droga. To byłaby S10, która by połączyła również Płock z Warszawą. Jest skandalem, że miasto tej wielkości o tak dużym znaczeniu strategicznym nie ma takiego połączenia. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, potrzeba nam więcej pieniędzy na służbę zdrowia, na wyposażenie szpitali. Mamy poważny kryzys w służbie zdrowia ze względu na zaniedbania, jakie się pojawiły w ciągu ostatnich lat. Grozi nam naprawdę bardzo poważny kryzys. Unia Europejska może przeznaczać część środków na wyposażenie szpitali, na aparaturę.
Ja uważam, że trzeba korzystać z tych możliwości i te pieniądze zdobywać. Po trzecie, jeśli chodzi o młodzież, powiedziałem, Erasmus Plus rozszerzony na licea i na szkoły ponadpodstawowe, żeby była wymiana również na tym poziomie. I wreszcie pieniądze na rewitalizację tego pięknego miasta, dlatego że to może, Płock może, on już jest centrum turystycznym, ale może być naprawdę bardzo atrakcyjnym miejscem dla wszystkich turystów, również z kraju i za granicą. Władze miasta robią świetną robotę w tym zakresie. Dziękujemy. Ale oczywiście trzeba więcej pieniędzy z Unii Europejskiej. I poprosimy o wypowiedź panią Dorotę Olko. Jeśli chodzi o budżet Unii Europejskiej, my przede wszystkim opowiadamy się za zwiększeniem budżetu. To byłoby możliwe chociażby dzięki podatkowi od transakcji finansowych, dzięki uwspólnieniu CIT-u czy dzięki likwidacji rajów podatkowych. Druga kwestia to jest zwiększenie roli regionów. Ona i tak jest dzisiaj spora, ale tutaj społeczności lokalne powinny mieć jeszcze większy głos, jeśli chodzi o dystrybucję funduszy lokalnych. Mazowsze jest regionem rolniczym, więc myślę, że tutaj szczególnie ważne są fundusze z wspólnej polityki rolnej. I my tutaj chcemy stawiać na ten drugi filar, który pozwala na dofinansowanie inwestycji w innowacyjne rolnictwo, w rolnictwo ekologiczne. Mamy małe w tym momencie wykorzystanie w Polsce tych funduszy. Kolejna kwestia, pojawiło się tutaj zdrowie. Myślę, że to dla wszystkich młodych ludzi, którzy odpowiedzialnie myślą o przyszłości, to jest bardzo ważna kwestia, ponieważ stykamy się nawet w młodym wieku z kosztami leczenia w Polsce. My chcemy wprowadzenia, a także z dostępem do usług medycznych, które w tych średnich miastach, które bywa różne. Więc my chcemy wprowadzenia europejskiego standardu zdrowotnego, który obejmowałby podstawowe usługi medyczne na europejskim poziomie, bo tutaj różnice nie tylko między miastami, tylko między krajami są także bardzo duże. I te kraje, które miałyby problem z realizacją tego standardu, powinny dostać tutaj pomoc od Unii Europejskiej. Dziękujemy. I o następną wypowiedź poprosimy pana Marcina Marca. Ja chciałem najpierw w pierwszej kolejności podziękować panu Rosatiemu za to, że Koalicja Europejska bardzo czerpie z naszego programu. Mamy również Erasmus Junior. Cieszę się bardzo, że on się spodobał. A wracając do kwestii Płocka. Zdiagnozowaliśmy kilka lat temu dwa obszary, w których dzięki którym Płock mógłby zwiększyć, czy też nie tracić mieszkańców. Jest to komunikacja oraz edukacja. W komunikacja kolejowa, proszę sobie wyobrazić, ja studiowałem w Poznaniu, dojazd do Kutna, z Kutna do Poznania, a z Kutna jedziemy dopiero do Poznania. Czas przejazdu z Płocka do Kutna godzina, z Kutna do Poznania półtorej godziny. I druga kwestia to jest edukacja. Jeżeli w Płocku nie powstanie z prawdziwego zdarzenia uniwersytet, który zatrzyma, ale również będzie wciągał młode osoby, niestety Płock będzie się wyludniał. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. I o następną wypowiedź poprosimy panią Barbarę Husię. Problemem nie jest to, żeby poprawić jakość połączeń, choć to oczywiście jest bardzo ważne z Warszawą, ale chodzi o to, żeby w tym regionie, w mieście powstawały nowe miejsca pracy. Bo co z tego, że rodzic młodego człowieka jedzie 2, 3, 4 godziny do Warszawy po to, żeby pracować w korporacji, tyle samo godzin spędza w pociągu czy w autobusie, żeby wrócić do domu i ten młody człowiek jest zostawiony sam sobie. Więc to nie jest kwestia poprawienia tylko i wyłącznie połączenia z Warszawą, ale to jest tworzenie nowych miejsc pracy tutaj. Dacie perspektyw młodym ludziom i rodzicom tych dzieci, żeby mogli pracować tutaj na miejscu, żeby nie musieli jechać nawet do Warszawy, która jest i blisko i daleko, ale żeby mogli być tutaj na miejscu, pracować na miejscu i opiekować się swoimi dziećmi. Ponieważ dziecko zostawione, kolokwialnie mówiąc, samopas, nie ma zbyt wielu perspektyw, bo nie ma wielu szans, nie ma przykładu, nie ma matki, nie ma ojca, jest zostawione samo sobie i bardzo często jest tak, że wychowuje je ulica. A nie o to nam chodzi. Dodatkowym problemem są właśnie szkoły. Jeżeli uczniowie, jeżeli młodzi ludzie, którzy tutaj mieszkają, będą mieli możliwość uczenia się tutaj na miejscu, będą mieli również możliwość zostania. Dziękujemy. Tutaj.
czas już. A chciałam jeszcze tylko, tak. Ponieważ... Nie, prosiłbym ten pan, się uspokoić. To jest druga moja wypowiedź i ten pan jest agresywny w stosunku do mnie. Chciałabym, żeby ten pan się kontrolował. Prosiłbym o nieuciekanie się do ad personam. Nie ten pan jest moderatorem debaty. Drugi raz, kiedy mnie atakuje. Dobrze. Prosiłbym o zachowanie spokoju na sali. I o następną wypowiedź prosiłbym Kaję Godek. Panią Kaję Godek. Nie ma czegoś takiego jak pieniądze europejskie. To są pieniądze, które państwo wpłacają do Unii Europejskiej w postaci składki członkowskiej. To żebyśmy mieli jasność na początek, że to są pieniądze, które są państwu odebrane, a potem arbitralnie rozdzielane przez urzędników unijnych. I radą na inwestycje w regionie jest to, żeby te pieniądze bezpośrednio trafiały do Polski. Znaczy, żeby one zostawały w Polsce, bo to jest tak naprawdę problem z funduszami unijnymi. Nie wiem, czy państwo mają świadomość, ale Płock jest w czołówce najbardziej zadłużonych miast w Polsce. Na jednego mieszkańca Płocka jest do spłaty już w tym momencie około 4000 zł. To są pieniądze, które państwo zapłacą w postaci podatków, danin i to w najmniej spodziewanym momencie. I na koniec tego roku zadłużenie Płocka ma wynieść około 600 milionów złotych. To się dzieje między innymi przez to, że fundusze europejskie przydzielane są w taki sposób, że 80% daje Unia, a 20% to jest wkład własny, który trzeba wykazać i samorządy notorycznie się zadłużają. Nie jest, redystrybucja jest zawsze takim czynnikiem, który niszczy społeczeństwo, a nie je buduje. Państwo powinni tutaj w ramach regionu, w ramach miasta, zresztą globalnie, przepraszam, nie globalnie, w skali kraju, również powinno to mieć miejsce. My powinniśmy wydawać swoje pieniądze na swoje potrzeby, a nie pozwalać, żeby ktoś to za nas redystrybuował na warunkach, które on określi, dlatego że to nas stawia potem w sytuacji gorszej niż była. Dziękujemy bardzo. I o ostatnią wypowiedź poprosimy pana Adama Bielana. Ja interesuję się bardzo wydzieleniem statystycznym Warszawy z Mazowsza, dlatego irytuje mnie, gdy politycy Koalicji Europejskiej świadomie albo nie z niewiedzy wprowadzają opinię publiczną w błąd. Jeszcze w lutym widziałem się z szefem DG Regio Erichem Unterwurzhacherem i wydaje mi się, że on ma znacznie większą wiedzę w tej sprawie. Wydzielenia statystycznego Warszawy z Mazowsza wciąż nie ma, dlatego że Polska rozpoczęła ten proces zbyt późno. Był na to czas w 2010 roku, był na to czas w 2013 roku w Unii Europejskiej. Co 3 lata dokonuje się zmian w jednostkach statystycznych NUTS. Zrobiliśmy to dopiero w roku 2016. To weszło w życie w naszym prawodawstwie 1 stycznia 2018 roku, ale Europejski Urząd Statystyczny ma aż 24 miesiące, żeby zebrać dane statystyczne z wszystkich krajów europejskich. I dopiero wtedy przysyła to do Komisji Europejskiej. Krótko mówiąc, ma czas na to aż do 1 stycznia przyszłego roku, a w tym momencie kończą się negocjacje nad wieloletnimi ramami finansowymi. Na dzisiaj województwo mazowieckie, podkreślę to, traci 13 miliardów złotych. A propos służby zdrowia, to są środki, za które w każdym powiecie województwa mazowieckiego można było wybudować 10 nowych i w pełni wyposażonych szpitali powiatowych. Te środki tracimy, dlatego że poprzedni rząd oraz marszałek Adam Struzik nie wykonali na czas podstawowego zadania, jakim była ochrona interesów takich miast jak Płock, Ciechanów, Ostrołęka czy Siedlce. Te środki są niezwykle ważne również z punktu widzenia takich projektów jak Centralny Port Komunikacyjny. Tutaj na szczęście możemy liczyć na 85% dofinansowania z Unii Europejskiej. Będę przepraszam, ale o to zabiegać musimy ucinać. I przechodzimy do rundy ad vocem. I znowuż o rozpoczęcie poprosiłbym pana Dariusza Rosatiego. Tak jest. Ktoś z państwa powiedział, że trzeba likwidować raje podatkowe. Ja chcę powiedzieć, że Parlament Europejski przyjął rezolucję w tej sprawie, której nie poparli europosłowie PiS. Po drugie, pani Husiew powiedziała, dlaczego nie wyrównano szans przez ostatnie 15 lat. Więc chciałem pani powiedzieć, że poziom PKB w Polsce w ciągu 15 lat członkostwa w Unii Europejskiej podniósł się z 40% na 65% średniej unijnej. My te szanse wyrównujemy, tylko to się nie dzieje z dnia na dzień. Po trzecie, Erasmus Plus. Cieszę się bardzo, że skorzystaliście z mojego promisu, który zgłosiłem 5 lat temu. I chcę powiedzieć, że część to już ostatnie szkół zdanie? Wymienia się z szkołami zagranicznymi, tylko że potrzebujemy znacznie więcej środków. Przepraszam, ale musimy ucinać. Niemiłosiernie. O podziale statystycznym nie mam czasu powiedzieć. I prosiłbym panią Dorotę Olk o następną wypowiedź. Myślę, że mam nadzieję, że taki będzie skład przyszłego Parlamentu Europejskiego, że właśnie
regulacje pozwalające na solidarną walkę z rajami podatkowymi, tymi wewnątrz Unii i tymi poza Unią, będzie wreszcie możliwe, bo to jest w interesie nas wszystkich. Jak ja słyszę, że redystrybucja zabija społeczeństwa, to myślę sobie o pracowniku, który zarabia płacę minimalną w Polsce i o jego szefie, który zarabia kilkadziesiąt razy tyle. My mówimy, opodatkujmy wielkie fortuny, tak żeby zwykłym ludziom żyło się lepiej. I o następną wypowiedź poprosimy pana Marcina Martę. Ja podziękuję w tej rundzie. Dobrze, dziękuję. No to wobec tego poprosimy panią Barbarę Husiew. Pan Rosati wywołał mnie do tablicy, więc ja wywołam pana Rosatiego. Proszę pana, rajem w Polsce, Polska jest rajem dla banków. Pan jako członek Rady Nadzorczej Millennium Banku powinien to dobrze wiedzieć. To jest bank, który przegrywa procesy z kredytobiorcami i nie respektuje przede wszystkim orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dyrektywy 93/13. Mało tego, zdanie. Nie respektuje prawomocnego wyroku sądu. Nie chciał wykonać prawomocnego wyroku sądu. Dziękujemy. I o następną wypowiedź poprosimy panią Kaję Godek. Ja chcę tylko powiedzieć, że słuchając tej rundy o funduszach unijnych, widzę, że my się daliśmy sprowadzić do poziomu petenta, który błaga o to, żeby oddać mu swoje pieniądze. I tak jest prowadzona dzisiaj dyskusja w Polsce. Nie ma żadnej refleksji na tym, czy w ogóle system funduszy unijnych jest słuszny, czy niesłuszny, czy go zmienić, czy go nie zmieniać, czy w ogóle oddawanie swoich pieniędzy i błaganie o to, żeby część z nich dostać później na swoje projekty jest normalne, bo w mojej ocenie nie jest. Dziękujemy bardzo. I ostatnią wypowiedź w tej rundzie poprosimy pana Adama Bielana. Ze względu na brak decyzji rządu Platformy i PSL-u oraz pana marszałka Struzika grozi Płockowi to, że w ogóle województwu mazowieckiemu, że będzie jedynym województwem w Polsce już od 1 stycznia 2021 roku, który straci potężne fundusze europejskie. Co różni Płock od Włocławka? Za półtora roku będzie go różnić to, że nie będzie mógł korzystać z większości funduszy europejskich. Sprawa wydzielenia, doprowadzenia do końca wydzielenia statystycznego z Warszawy, z Mazowsza jest absolutnie kluczową sprawą, jeśli chodzi o pozyskiwanie funduszy europejskich. I tym samym płynnie przechodzimy już do następnego pytania, które to z kolei będzie dotyczyć w ten czy inny sposób młodzieży. Bo za 10 lat ja i większość obecnych tutaj młodych będzie wchodzić na rynek pracy. I obecnie mamy do czynienia w Unii Europejskiej, w krajach Unii Europejskiej z pewnego rodzaju wzrostem czy poparcia wśród ugrupowań eurosceptycznych, czy zwał jak zwał, i nie proszę nie traktować to jako specjalnej inwektywy, populistycznych, czy takich jak Liga Salviniego we Włoszech, czy takich jak Front Narodowy we Francji. Ostatnio pojawiła się partia o jakże wymownej nazwie Brexit w Wielkiej Brytanii, która ma wygrać według sondaży wybory do Europarlamentu. I w takiej sytuacji pod znakiem zapytania stoi to, czy za 10 lat będziemy mogli swobodnie podróżować, czy za 10 lat będziemy mogli pracować we wszystkich krajach Unii Europejskiej, czy taka Unia Europejska, może zaryzykować nawet takie pytanie, czy będzie w ogóle istnieć. I oto jak wyobrażają sobie Unię Europejską za 10 lat, czy w ogóle sobie ją wyobrażają, chciałbym zapytać naszych debatantów. I tak idąc po kolei, tą rundę będzie zaczynać pani Dorota Olko. I prosiłbym o wypowiedź. No więc ja pamiętam, że byłam nastolatką, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej i towarzyszył temu wielki entuzjazm. Ja pamiętam takie podekscytowanie, że teraz to już wchodzimy do tego zachodniego świata. I myślę, że Unia dużo nam dała. Otwarte granice, otwarty rynek pracy, ale to jest czas, żebyśmy zaczęli więcej od Unii oczekiwać. Więcej solidarności, więcej wsparcia usług socjalnych, lepszego życia po prostu dla zwykłych obywateli. Dzisiaj Unia jest projektem, który sprzyja przede wszystkim biznesowi, wielkim korporacjom, bankom. Myślę, że brakuje tutaj tej nogi takiej społecznej, socjalnej.
I jestem przekonana, że właśnie z tego też wynika eurosceptycyzm, bo ludzie nie czują korzyści z Unii Europejskiej. Więc to, co ja powiedziałam, te rozwiązania typu wyższe płace dzięki europejskiej płacy minimalnej, Europejski Fundusz Mieszkaniowy, Europejski Standard Zdrowotny i bezpłatne leki na receptę, to są rzeczy, które byłyby realnymi korzyściami dla mieszkanek i mieszkańców całej Unii Europejskiej, niezależnie od miejsca zamieszkania. To są oczywiście tylko niektóre rozwiązania, ale wierzę, że żeby Unia przetrwała, musi być bardziej solidarna, lepiej zintegrowana i tylko tak po prostu się nie rozpadnie. Dziękujemy bardzo. I o następną wypowiedź poprosimy pana Marcina Marca. Unia Europejska będzie zmieniała się, jest to naturalna kolej rzeczy. Myślę, że ważnym elementem jest tutaj, jakie podejmujemy wybory, kogo wybieramy do Parlamentu Europejskiego. Ważną rzeczą również jest edukacja. Myślę, że od wstąpienia do Unii Europejskiej, i pamiętam dobrze, ponieważ też miałem, to był 2004 rok, czyli już byłem po studiach, w szkołach, na studiach w ogóle praktycznie nie było edukacji. Czym jest Unia Europejska, jakie ma zadania, czym tak naprawdę jest. Przez te 15 lat naszego członkostwa w Unii Europejskiej w ogóle nie prowadziliśmy edukacji, tylko stawialiśmy tablice, wybudowano ze środków Unii Europejskiej. No niestety teraz nam to się wszystko odbija szkawką. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy bardzo. I o następną wypowiedź poprosimy panią Barbarę Kusiew. Szanowni Państwo, to, że Unia Europejska wymaga reformy, to chyba dziecko w przedszkolu już wie. Niestety dziś jest tak, że Unia Europejska jest i pracuje, wszystkie organy Unii Europejskiej, pod dyktando wielkich korporacji. Jako wiceprezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu dotykam tego problemu od blisko 4 lat. Niestety jest tak, że w Unii Europejskiej, a szczególnie w Polsce, człowiek jest uprzedmiotowiony. Kukiz 15 podpisał z Ruchem Pięciu Gwiazd wspólny manifest, w którym, w skrócie mówiąc, najważniejszy jest człowiek. Że człowiek ma, ta piramida, która dziś jest do góry nogami, że na samej szczycie tej piramidy jest korporacja, żeby została odwrócona i na szczycie tej piramidy, żeby z powrotem był człowiek, obywatel, a nie korporacja. Tylko od was tak naprawdę zależy, czy będziecie chcieli zmianę tego modelu, który jest dzisiaj, bo jeżeli tego nie zmienimy, to będziemy mieli za chwilę korpo-Unię, a nie europejską. Od was zależy, czy będziecie głosowali na twarze, które są, powinny już być na emeryturze, czy na młodych ludzi i zmienimy pokolenie, któremu coś się chce, a nie chce być tylko i wyłącznie na emeryturze w Parlamencie Europejskim. Dziękujemy bardzo i o następną wypowiedź poprosimy panią Kaję Godek. Bardzo mi przykro i myślałam, że jak będą wyliczane ugrupowania eurosceptyczne, to Konfederacja też się pojawi, bo my naprawdę zyskujemy mocno w sondażach. Tak, też jesteśmy ugrupowaniem eurosceptycznym, a konkretnie uniosceptycznym, bo Unia Europejska to nie jest Europa, proszę Państwa. Chcę podkreślić, że swobodę podróżowania po Europie zapewnia nam strefa Schengen, a nie Unia Europejska, a umowy gospodarcze mamy w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a też nie w ramach Unii Europejskiej. Są państwa, które są w obu tych sojuszach, znaczy w obu tych układach, i Schengen, i Europejskim Obszarze Gospodarczym, na przykład Islandia i Norwegia, nie będąc w Unii Europejskiej, korzystają na tym, a nie doświadczają negatywnych skutków obecności w Unii, których my doświadczamy. Unia Europejska nie walczy z żadnymi zmianami klimatu. Unia Europejska używa zmian klimatu do tego, żeby zaszkodzić polskiemu górnictwu i wyeliminować swoją konkurencję. Tak naprawdę o każdym z tych punktów ja bym mogła powiedzieć bardzo dużo, ale mówiąc skrótowo, mnie naprawdę nie interesuje przyszłość Unii Europejskiej za 10 lat, interesuje mnie przyszłość Polski. Polska ma być silna, bogata, mają tu być niskie podatki, możliwości pracy, ma być tutaj ochrona życia każdego człowieka, ma być wolność od dyktatu lobby LGBT, a czy my będziemy w takim czy innym sojuszu, to jest sprawa absolutnie drugorzędna. Po pierwsze Polska, już szanowni państwo. Zdanie. Dziękujemy bardzo. Proszę o zachowanie spokoju na sali. Prelegentami są nasi tutaj debatanci. Będą pytania od publiczności. A teraz poprosiłbym o wypowiedź pana Adama Bielana.
Unia Europejska jest niewątpliwie na zakręcie, dlatego te wybory są zapewne najważniejszymi wyborami europejskimi od wielu, wielu lat, na pewno najważniejszymi w historii Polski, polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Z jednej strony mamy potężny kryzys instytucjonalny, którego objawem, a nie powodem jest Brexit, czyli wyjście Wielkiej Brytanii. Żeby Państwu uświadomić, jak wielkie jest to wydarzenie, Unia Europejska zawsze przyjmowała tylko nowych członków. Po raz pierwszy ktokolwiek zdecydował się z Unii Europejskiej wystąpić. Jest to kraj, którego gospodarka jest równa 19 krajom członkowskim od najmniejszego w górę. To jest tak wielka strata dla Unii Europejskiej. Mamy kryzys w strefie euro, wprawdzie opanowano kryzys w Grecji, ale za rogiem czai się znacznie poważniejszy kryzys w systemie bankowym Włoch i gdyby do niego doszło, to miałoby to dużo poważniejsze skutki. Mamy kryzys migracyjny, który nie jest być może na czołówkach gazet, ale wciąż trwa napór ze strony migrantów z kontynentu afrykańskiego. Wiele krajów południa Europy nie radzi sobie z ochroną granic zewnętrznych i z niewpuszczaniem nielegalnych migrantów. W Unii Europejskiej niestety również następuje regres, jeśli chodzi o budowę wspólnego rynku, jeśli chodzi o swobodę świadczenia usług. Mieliśmy w tej kadencji bardzo niekorzystne projekty, jak choćby dyrektywa o pracownikach delegowanych. W tej chwili Parlament Europejski pracuje nad pakietem mobilności, który uderzy w interesie naszych transportowców. To wszystko dzieje się w momencie, kiedy komisarzem odpowiedzialnym za wspólny rynek jest niestety Polka, Elżbieta Bieńkowska. To pokazuje, jak mały wpływ ma w Komisji Europejskiej. Dziękujemy. I tym samym poprosimy o wypowiedź pana Dariusza Rosatiego. No to tyle. Nie słychać. Mikrofon. O, teraz się. I poproszę o 10 sekund dodatkowo. W związku z tym, po pierwsze, pani komisarz Bieńkowska jest od rynku wewnętrznego, a nie od mobilności i transportu. Od transportu jest pani komisarz Bulc ze Słowenii. Także pan marszałek wie. Po drugie, Brexit nie jest objawem kryzysu instytucjonalnego. Prosiłbym o zachowanie spokoju. Brexit jest wynikiem dezinformacji i fake newsów na temat Unii Europejskiej. I ofiarą tej dezinformacji padła duża część Brytyjczyków. Jak słyszałem wypowiedzi tu niektórych moich przedmówczyń, to też możemy zostać zmyleni bardzo poważnie na temat tego, co Unia zabiera, czy trzeba błagać o pieniądze. No muszę powiedzieć, że dawno nie słyszałem tego rodzaju historii bajek na temat Unii Europejskiej. Po trzecie, Unia za 10 lat powinna być solidarna, współpracująca. Głównym zagrożeniem jest populizm i nacjonalizm. I właśnie dążenie do utworzenia czegoś w rodzaju Europy państw suwerennych. Słyszymy to z ust przedstawicieli naszej obecnej władzy, ale to jest bardzo niebezpieczna ścieżka dla Polski. Polska potrzebuje solidarnej Unii, a nie tego, żeby każde państwo zagrodziło się szlabanami i myślało tylko o sobie. I wreszcie po czwarte pani Godek, przepraszam za przejęzyczenie, która chce chronić życie i tak dalej, niech pani idzie do Sejmu, nie do Parlamentu Europejskiego. W Parlamencie Europejskim nie w ogóle się nie decyduje o tych sprawach. Unia nie ma w tych sprawach żadnych kompetencji. Jak ma pani taki program, o którym pani mówi, że pani interesuje wyłącznie Polska, i już ostatnie dla pani nie... jest miejsce w Sejmie. Niech się pani spróbuje wybrać. I wszystkich nas Polska zresztą interesuje. Dobrze. Tyle tylko, że ja uważam, że Polska ma ogromne szanse w Unii Europejskiej, a pani uważa, że Unia jest nas zagrożeniem. I przechodzimy tym samym do rundy ad vocem i o rozpoczęcie poprosimy panią Dorotę Olko. Się bardzo dużo kwestii pojawiło, nie wiem czy zdążę, no, jak ja słyszę, że Polska sobie poradzi sama i nie potrzebuje sojuszy. W świecie, gdzie wielkie korporacje mają większy zasięg, większe budżety niż państwa narodowe, w świecie, gdzie mamy z jednej strony Chiny, z drugiej strony USA, no to ja się boję, żeby tacy ludzie mieli jakikolwiek wpływ na Unię Europejską, bo Polska będzie silniejsza tylko w sojuszach. I ostatnie zdanie, bo to tutaj nie padło, i mam nadzieję, że Unia za 10 lat będzie bardziej poważnie traktowała zmiany klimatyczne, bo inaczej też sobie nie poradzimy. Dziękujemy. I o następną wypowiedź poprosimy pana Marcina Marca. To pana marszałka Bielana. Jeżeli chodzi o Brexit, o Wielką Brytanię, chciałbym powiedzieć, że przygotowywała się do tego Wielka Brytania prawie 30 lat, żeby wyjść z Unii Europejskiej. A do pani Kai Godek. Nie jestem w stanie powtórzyć pani wypowiedzi. Było w niej tyle. Już ostatnie zdanie. Nie na darmo w każdej swojej wypowiedzi mówię o edukacji. Proszę sobie wziąć to do serca. I o następną wypowiedź poprosimy panią Barbarę Husiew. Nie można mówić, że Polska nie potrzebuje Unii Europejskiej i Unia Europejska nie potrzebuje Polski. No to są jakieś w ogóle
no bajki, no jesteśmy sobie potrzebni. Problem polega na tym, że Unia Europejska wymaga bardzo głębokiej reformy. Bardzo głębokiej reformy. I tylko właśnie kraje, ja tu się nie zgodzę z panem Rosatim, kraje, które zachowują swoją suwerenność, są w stanie budować silną Unię. Nie pod dyktando jednego czy drugiego państwa, ale żeby wszystkie wspólnie budowały jedną Unię. I o następną wypowiedź poprosimy panią Kaję Godę. Dwie kwestie. Dlaczego siły uniosceptyczne idą do Parlamentu Europejskiego? Żeby się bronić, bo mamy prawo do obrony. Mamy prawo do obrony naszego kraju i mamy prawo do obrony ludności naszego kraju. Jeśli chodzi o ochronę życia, to kiedy zbieraliśmy podpisy pod zatrzymaj aborcję 1,5 roku temu, Parlament Europejski w swojej rezolucji potępił obywateli, którzy zbierali podpisy. W imię obrony demokracji skrytykował narzędzie demokracji bezpośredniej i nie słyszałam oburzenia, że wykracza poza swoje kompetencje. Dziękujemy. Jeszcze jedna rzecz, przepraszam. Państwa narodowe są zagrożeniem. To jest cytat z manifestu z Ventotene Altiero Spinellego, komunisty, którego ideały w tej chwili służą do budowy Unii Europejskiej. Minął. I o następną wypowiedź poprosimy pana Adama Bielana. Wypowiedzi pana Marca wyczułem jakąś taką satysfakcję, że Brytyjczycy wychodzą z Unii Europejskiej. Chcę panu powiedzieć, że po prostu Unia Europejska bez Wielkiej Brytanii będzie dużo, dużo słabsza, a my jako Polska tracimy bardzo ważnego, cennego sojusznika. Jeśli chodzi o wypowiedź pana posła Rosatiego, ja wiem, za co odpowiada pani Bieńkowska. Odpowiada właśnie za wspólny rynek i fakt, że podczas jej kadencji doszło do przyjęcia tak fatalnej w skutkach dyrektywy o pracownikach delegowanych, która jest wielkim krokiem wstecz, jeśli chodzi o budowę wspólnego rynku, a przede wszystkim uderzeniem w nasze interesy, w interesy całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, bardzo źle świadczy o politykach, których wysyłacie do Brukseli. Są po prostu nieskuteczni. I dziękujemy. I o następną wypowiedź poprosimy pana Dariusza Rosatiego. No to ja jeszcze raz powiem panu Bielanowi, że jednak to wy rządzicie i wy ponosicie odpowiedzialność. Nie zwalajcie odpowiedzialności na Tuska i na opozycję. Rządzicie już 3,5 roku. Jeżeli Mazowsze straci jakiekolwiek pieniądze, będzie to wynik waszych słabych negocjacji i nieumiejętności negocjowania. To samo, jeśli chodzi o wszelkie dyrektywy, które nam się nie podobają, czy wam się nie podobają. A jeśli chodzi o suwerenność, bo tu mowa jest o suwerenności, to chcę powiedzieć, w dobie globalizacji nie ma państw w pełni suwerennych. Trzeba współpracować. Jedynym krajem w pełni suwerennym na świecie jest Korea Północna. Żebyśmy dziękujemy o tym pamiętali. Ja chciałem tylko się pożegnać, bardzo podziękować, pożegnać, tak jak mówiłem wcześniej, muszę pędzić do Żardowa. Bardzo państwu dziękuję. Rozumiemy i prosimy o brawa dla pana Bielana. I tym samym przechodzimy do już następnego pytania, które będzie dotyczyć z kolei tematu, który był wielokrotnie poruszany, jeżeli chodzi o tą kampanię wyborczą do Europarlamentu, to jest tematu wprowadzenia euro. Otóż jeżeli chodzi o euro, to Polska wstępując do Unii Europejskiej zobowiązała się, co prawda w bliżej nieokreślonym terminie, tym niemniej zobowiązała się do przyjęcia europejskiej waluty. W tym wypadku będzie to euro. Przy czym należy zauważyć, że euro oczywiście zbliża nas, jeżeli chodzi o integrację gospodarczą i polityczną do krajów tak zwanej starej Unii, to jest na przykład Francja, czy też Belgia, Holandia, Niemcy, które już euro przyjęły. Z drugiej jednak strony ogranicza nasze, to jest z banku centralnego, możliwości w czasie kryzysu, na przykład nie możemy w takim wypadku ustalać stóp procentowych. Nie wgłębiając się już w szczegóły, jest to jeden z mechanizmów, który w ten czy inny sposób jest konieczny, jeżeli chodzi o zwalczanie kryzysu. I stąd, będąc nadal w tym eksperymencie myślowym, jak Europa wygląda za 10 lat, nieco może to być przewrotne pytanie, czy za 10 lat, żeby zarabiać w euro, będziemy musieli wyemigrować? I to pytanie będzie otwierał pan Marcin Marzec. Jestem zwolennikiem euro, z tym, że nie jestem w stanie powiedzieć, ponieważ nie jestem ekonomistą, który czas byłby dla nas najlepszy. Myślę, że tę sprawę pozostawmy ekonomistom. A druga rzecz. W Polsce nigdy nie odbyła się z prawdziwego zdarzenia debata
o wejściu Polski do strefy euro. I na taką debatę ja czekam. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. O następną wypowiedź poprosimy panią Barbarę Husię. Ja zamiast o euro mogłabym państwu poopowiadać o kreacji pieniądza dłużnego, do której mają prawo komercyjne banki działające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ale czasu pewnie by nie zbrakło. Uważam, że wprowadzenie euro do Polski, zabranie nam złotówki, pozbawia nas suwerenności. Jeżeli kraj ma własną walutę, to jest suwerenny. Odbieranie nam złotówki zabiera nam cząstkę suwerenności. Kukiz 15, ja osobiście, jesteśmy przeciwko wprowadzeniu euro. Jeżeli już będzie taka wola decydentów, to żeby przeprowadzić bardzo poważną debatę, nie tylko mądrych głów, gadających w telewizji, które powtarzają się od lat, ale faktycznie ludzi, debatę publiczną, w której będzie wypowiedziane tak i nie, jakie są korzyści, jakie są sprawy, które jakby są przeciwne wprowadzeniu tej waluty. Ja osobiście jestem przeciwna. Dziękujemy bardzo. I o następną wypowiedź poprosimy panią Kaję Godek. Do wprowadzenia euro my się zobowiązaliśmy jako Polska, podpisując traktat lizboński. Na szczęście nie ma tam podanej daty i my jesteśmy jedynym ugrupowaniem, które mówi, że euro nie należy wprowadzać nigdy. Dlatego, że suwerenność walutowa jest gwarancją prowadzenia suwerennej polityki gospodarczej. Państwa starej Unii, te, które przyjmowały euro, a były na dalszym etapie rozwoju gospodarczego, ucierpiały na tym i my mamy w tej chwili jakby niepodważalne dane do tego, żeby twierdzić, że wprowadzenie euro może być korzystne dla gospodarek innych krajów, ale dla gospodarki Polski korzystne nie jest. W przeszłości państwa, które zdobywały prawo do bicia własnej waluty, jak państwo się uczą na historii, to były państwa, które zyskiwały w ten sposób swoją suwerenność ekonomiczną. To było wydarzenie, które odczytywano jako takie uwieńczenie pewnego etapu rozwoju państwa. Nie ma powodu, żebyśmy my dzisiaj pozbawiali się polskiego złotego. Będziemy polskiego złotego bronić zawsze i ma pozostać naszą walutą. Dziękujemy bardzo i o następną wypowiedź poprosimy pana Dariusza Rosatiego. No jak można się domyślać, akurat uważam, że wprowadzenie euro w Polsce jest korzystne dla Polski, dla polskiej gospodarki, dla polskich rodzin, dla polskiego państwa. Polska będzie i szybciej się rozwijać i będzie bezpieczniejsza. To jest kwestia 30-40 miliardów złotych, które płacimy w dodatkowych kosztach w postaci zamiany walut, wymiany walut, wyższych stóp procentowych, zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym itd., itd., dlatego że mamy własną walutę. Ja uważam, że uczciwe postawienie sprawy to jest właśnie takie. Albo płacimy 40 miliardów, ale mamy własną walutę i pani Godek będzie cieszyła się, że mamy własną walutę, albo ludzie powiedzą, nie, chcę mieć 40 miliardów na służbę zdrowia czy wyższe emerytury. Po prostu trzeba mówić uczciwie. Ktoś mówi, że traci się suwerenność. 19 państw jest w strefie euro. Wszystkie straciły suwerenność. No drodzy państwo, no naprawdę, wyjdźcie z 19-wiecznej historii pieniądza, bo tu słyszę, pobrzmiewają takie jakieś echa. Jest kwestia związana z korzyściami wynikającymi z posiadania waluty, która jest stabilniejsza niż złoty i cechuje się niższymi kosztami. Pan prowadzący powiedział o niższych stopach procentowych, które są ważne. Narodowy Bank Polski nigdy nie obniży tak nisko stóp procentowych, jak zrobi to Europejski Bank Centralny. Ja proponuję zajrzeć do statystyk cen poszczególnych krajów i do Eurostatu, żeby przekonać się, wprowadzenie euro nie powoduje wzrostu cen. Te wszystkie mity i stereotypy, jakie rozsiewane są na temat euro, po prostu służą w tej chwili partii rządzącej do tego, żeby nigdy nie być w euro, po to właśnie, żeby Narodowy Bank Polski, jak pan Kaczyński zażąda, dodrukował 10 czy 15 miliardów złotych na kolejne prezenty rządu. I o następną wypowiedź poprosimy panią Dorotę Ol. My jako ugrupowanie, koalicja euroentuzjastyczna i postulująca większą integrację. Oczywiście chcielibyśmy, żeby Polska w przyszłości przyjęła walutę euro, ale uważamy, że wejście do takiej strefy euro, jak ona wygląda dzisiaj, jest dla nas niebezpieczne, jest dla nas ryzykowne.
Bo pamiętamy, ja za każdym razem jak wyjeżdżam za granicę, gdzieś gdzie jest euro, myślę sobie, o fajnie by było, wygodnie by było mieć to euro, ale potem sobie przypominam, co się wydarzyło w Grecji w momencie kryzysu finansowego i to nie jest XIX wiek, to jest kilka lat temu. I Grecja w momencie kryzysu oczywiście dostała wsparcie od Unii Europejskiej, ale kosztem polityki zaciskania pasa. I myślę, że żeby... Proszę powstrzymać się od takich dźwiękowych reakcji, bo to przeszkadza. Myślę, że w strefie euro brakuje wspólnej polityki podatkowej, wspólnej polityki inwestycyjnej, wspólnej polityki socjalnej, która jest takim bezpiecznikiem w momencie, kiedy właśnie przychodzi ten moment kryzysu. W tym momencie Polska ma lepiej zintegrowaną gospodarkę z Niemcami niż na przykład Włochy, które mają euro, więc na ten moment uważam, że przyjęcie euro byłoby dla nas, znaczy nie widzę powodów, żeby w tym momencie wchodzić do strefy euro, ale po przebudowie strefy euro, tak żeby ona była pełnym projektem, a nie projektem zupełnie niekompletnym, który na przykład nie daje takich możliwości, nie ma instytucji, która by mogła emitować euroobligacje, no to po prostu nie. Dziękujemy. I rundę ad vocem będzie rozpoczynać pan Marcin Marzec. Stawianie równości między suwerennością a własną walutą, bo uważam, że jest to daleko idące, ponieważ przypominam sobie, że w PRL-u mieliśmy złoty polski, ale tak z tą suwerennością tak niekoniecznie nam dobrze wychodziło. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. I o następną wypowiedź poprosimy panią Barbarę Huś. Jeśli mowa o euro, to obecni europarlamentarzyści powinni wiedzieć, że i nie tylko, że krajem, który czerpie najwięcej korzyści ze strefy euro, to są Niemcy. A tutaj do pani Godek. Wie pani co, gdybyśmy były w zupełnie dwóch różnych miastach, to pewnie bym nawet nie zareagowała, ale mówię minutę przed panią, że Kukiz 15 jest przeciwko euro, a pani zaraz po mnie mówi, że Konfederacja jest jedynym ugrupowaniem, które nie chce euro. No litości, no żeby mnie tu nie było, no to okej. Dziękujemy. I przepraszam, ale... Zachowujemy reguły debaty i tym samym płynnie przechodzimy do wypowiedzi pani Kai Godek. Rzeczywiście Kukiz 15 pod wpływem poglądów głoszonych przez Konfederację też pewne rzeczy sobie przyswaja i wpisuje do swojego programu, oczywiście. To znaczy, że mamy dobry program. Natomiast jeżeli chodzi o wprowadzanie euro, to pytanie do państwa, tak? Bo my tutaj reprezentujemy różne stanowiska i na pewno się dogadamy, ale pytanie do państwa. Czy państwo chcą, żeby stopy procentowe w państwa kredytach ustalała Rada Polityki Pieniężnej, czy żeby robił to urzędnik unijny, nie biorąc pod uwagę specyfiki polskiego rynku, już. Tylko jakiś bliżej nieokreślony rynek europejski. I już dziękujemy. I tym samym poprosimy o wypowiedź pana Dariusza Lasetiego. Odsetki od kredytów w strefie euro to jest mniej więcej 2%. W Polsce to jest 6%, 5-6%. Dla pani cały czas tak było przez ostatnie 30 lat. To znaczy, ale nie mam gwarancji, lat, że będzie. Prosiłbym o powstrzymanie się więc od rozmów. To jest po pierwsze. Po drugie, pozwoliłem sobie przerwać pani w sprawie Grecji, bo naprawdę greckie problemy nie wynikają z euro, tylko z tego, że rząd grecki się nieodpowiedzialnie zadłużał na 140% PKB. My idziemy podobną drogą. I po trzecie powiem państwu to. Politycy PiS są przeciwni euro, ale proszę sprawdzić oświadczenia majątkowe europosłów PiS. W czym oni trzymają swoje oszczędności? Dziękujemy. Czy w złotych, czy w euro? I o następną wypowiedź poprosimy panią Dorotę Ol. Ja się zgadzam, że rząd grecki się zachowywał nieodpowiedzialnie, że tam było dużo fikcyjnej papierologii, ale chodzi o to, jak w tym momencie kryzysu, kiedy już Grecja znalazła się w takiej sytuacji, jakie miała narzędzia do tego, żeby sobie z tym radzić. I Yannis Varoufakis miał pomysły, jak poradzić sobie z tym kryzysem, no i niestety trojka, instytucje unijne zdanie. Nie pozwalały na to, a poza tym kraje takie jak Hiszpania, jak Włochy prowadziły inną politykę niż Grecja wcześniej, mówiąc w skrócie, a znalazły się w podobnej sytuacji. Dziękujemy. I tym samym przechodzimy do następnego pytania dotyczącego polityki zagranicznej Unii Europejskiej i o taki krótki wstęp, wprowadzenie poprosimy pana doktora Lewandowskiego. Szanowni Państwo, w 2012 roku odbyło się euro w Polsce i na Ukrainie. Dwa lata później rozpoczął się konflikt militarny między Ukrainą a Rosją, a jeszcze rok później rozpoczął się kryzys migracyjny, czy miał swój apogeum kryzys migracyjny. Wszystkie wydarzenia sprawiły, że w zasadzie, o tym mówił Michał wcześniej, na
scenach politycznych wielu europejskich państw pojawiły się ruchy antyelitarystyczne, antyestablishmentowe, populistyczne, te, które chciały wywrócić dotychczasowy stan czy układ sił politycznych. To jest 6 lat. Za 6 lat jakie scenariusze państwo widzą przed Unią Europejską? Unią Europejską, która funkcjonuje i ma ambicje być podmiotem na arenie międzynarodowym z własną polityką zagraniczną, na arenie międzynarodowej, która się diametralnie zmieniła na przestrzeni ostatnich, no już nie chcę mówić 30 lat, ale nawet kilkunastu ostatnich lat. W tej chwili z jednej strony Rosję z jej ambicjami powrotu do mocarstwowych planów, mamy Stany Zjednoczone, które nadal próbują być tym jedynym głównym mocarstwem, mamy Chiny, które rosną w siłę i mamy, drodzy Państwo, jeszcze także oczywiście kraje chociażby takie jak Brazylia czy Indie chociażby. Tak? Jak Unia Europejska ma kształtować swoją politykę zagraniczną i jakie konsekwencje dla Polski Państwo widzą w takim zmieniającym się otoczeniu międzynarodowym? I o pierwszą wypowiedź poprosimy panią Barbarę Husiew. Ruchy antysystemowe nie powstały znikąd, nie wzięły się znikąd i coś przyczynkiem powstania tych ruchów było. A przyczynkiem powstania wszystkich ruchów antysystemowych było to, co się dzisiaj dzieje w Unii Europejskiej. To, że Parlament Europejski tak naprawdę ma niewielką moc prawczą. Że tak naprawdę o wszystkim decydują komisje, a nie Parlament. Przyczynkiem do tego było rozczarowanie właśnie tą polityką zagraniczną, sprowadzanie, i chciałabym, żeby tu była jasność, ponieważ ja nie mam absolutnie nic przeciwko uchodźcom i tym ludziom należy się dom, ale sprowadzanie, nadmierne sprowadzanie ludzi, którzy żyją z socjalu i mają problem z asymilacją, jednak wywołuje te złe nastroje wśród ludzi, czego dowodem jest choćby Francja, bo tam od tygodni są zamieszki i ludzie nie są zadowoleni z obecnego stanu rzeczy. Unia Europejska wymaga absolutnie reformy, zmiany tego systemu, bo jeżeli tego nie będzie, to takie zamieszki będą, niestety, obawiam się, że będzie taka sytuacja, że w wielu innych krajach ludzie jednak wyjdą na ulicę, bo mają dosyć rządu korporacji, mają dosyć rządu banków, tylko koncernów farmaceutycznych, o czym też niewiele osób pewnie wie. I już ostatnie zdanie. Żeby, tak jak powiedziałam wcześniej, żeby w pierwszej kolejności liczył się człowiek. Dziękujemy. Bo to jest najważniejsze. I poprosimy o następną wypowiedź panią Kaję Godek. Nie ma czegoś takiego jak polityka zagraniczna Unii Europejskiej. Państwa Unii Europejskiej, które prowadzą swoją politykę asertywnie i pamiętają o swoich interesach, prowadzą ją we własnym imieniu. I bardzo dobrze widać to dzisiaj, kiedy tak naprawdę dominującą rolę w Unii Europejskiej odgrywają Niemcy. Niemcy, którzy się ponad głowami państw członkowskich dogadują, a to z Francją, a to dogadują się z Rosją i realizują swoje interesy. I Polska nie ma się zastanawiać, jak będzie wyglądała polityka zagraniczna Unii Europejskiej i dostosowywać się do tego, tylko Polska ma określić kierunki strategiczne swojej polityki zagranicznej i w moim najgłębszym przekonaniu prowadzić politykę wielowektorową, to znaczy politykę, w której sojusze mogą się zmieniać w zależności od tego, jaki jest układ sił i co jest korzystne w danym momencie dla naszego kraju. Dlatego, że Unia Europejska nie jest państwem, chociaż tym państwem bardzo chce być, a nawet jeżeli takim państwem by się stała, to Unia Europejska składa się z narodów i to naród jest jednostką po rodzinie, w której człowiek się realizuje i z którą się identyfikuje i z którą może mieć wspólne interesy. Nie ma czegoś takiego jak wspólny interes w polityce zagranicznej, jeśli chodzi o Unię Europejską i im szybciej to zrozumiemy, tym lepiej, tym lepsze miejsce będziemy mieli w Europie, tym lepsze warunki różnych sojuszy, w które będziemy wchodzili lub z których będziemy wychodzili. Dziękujemy bardzo. I o następną wypowiedź poprosimy pana Dariusza Rosatiego. To fantastyczne słuchać takich rad, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Polska jest mocniejsza w Unii Europejskiej, a nie poza Unią, dlatego że Unia Europejska nakłada ograniczenia na silniejsze państwa i słyszalny jest bardziej głos państw mniejszych. Gdybyśmy poszli tym tropem, który wyznacza nam pani Godek, a czasami inni politycy w Polsce, to po prostu Niemcy realizowały wyłącznie swoje interesy, wyłącznie, nie będąc związane żadnymi ograniczeniami w ramach Unii Europejskiej. Francja robiłaby swoje interesy, a Rosja robiłaby swoje interesy, obawiam się, na terytorium Polski. To, co państwo słyszycie z ust pani Godek, jest wielkim zagrożeniem dla Polski. To jest iluzja,
mówienie, że Polska może sobie zmieniać sojusze w zależności od okoliczności itd., itd. Niestety słabsze państwa bez Unii Europejskiej po prostu przestaną się liczyć w ogóle, a tak przynajmniej mają coś do powiedzenia. Jeśli chodzi o jednak perspektywy polityki zagranicznej Unii Europejskiej, to ja też jestem sceptyczny, ponieważ w tej sprawie państwa członkowskie nie chcą tak chętnie oddawać swoich kompetencji. Ale będą prawdopodobnie musiały, bo mamy zagrożenia, o których wspomniano na początku. Agresywna Rosja, coraz bardziej mocne Chiny, a także i Ameryka, która przestaje być zainteresowana bezpieczeństwem Europy. I Unia to zrozumiała. Zwiększamy fundusze na Europejski Fundusz Obronny, zwiększamy współpracę w zakresie uzbrojenia i współpracy sił zbrojnych. Chcemy, żeby Europa dawała bezpieczeństwo mieszkańcom. I wreszcie na koniec ktoś powiedział, że Komisja Europejska czy komisje decydują wszystkim, a nie parlament. Ja jestem w parlamencie i ja mam poczucie tego, że ja współdecyduję razem z Radą Unii Europejskiej o tym, co się dzieje w Unii Europejskiej. Dziękujemy. I proszę naprawdę nie głosić tego typu opinii, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Dziękujemy. I o następną wypowiedź poprosimy panią Dorotę. Ja myślę, że tutaj nieprzypadkowo ta kwestia polityki zagranicznej Unii Europejskiej przenika się z kwestią bezpieczeństwa. I myślę, że powinniśmy prowadzić taką politykę zagraniczną, Unia powinna prowadzić taką politykę zagraniczną, która będzie nam gwarantowała bezpieczeństwo, bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo klimatyczne, bezpieczeństwo socjalne. No i tutaj pojawia się ta kwestia zmian klimatu, o której niestety dzisiaj mówimy bardzo mało w tej debacie. I jeżeli tutaj mówimy, że nie mamy wspólnego interesu jako Europa, jako państwa Unii Europejskiej, no to to jest bardzo naiwne. Mamy wspólny interes, bo wobec na przykład właśnie zmian klimatycznych będziemy mieli do czynienia za ileś lat z masowymi migracjami klimatycznymi. I to będzie za późno, żeby mówić, ho, ho, nie wpuszczajmy tutaj tych ludzi spoza Europy do Europy, bo po prostu oni będą masowo uciekać. O tym trzeba myśleć już teraz, więc my proponujemy Nowy Zielony Ład, program inwestycji w transformację energetyczną, w zielone inwestycje, docieplanie budynków, przejście od gospodarki opartej na węglu do gospodarki opartej na odnawialnych źródłach energii i atomie, tak abyśmy właśnie mogli powstrzymać, znaczy tych zmian klimatycznych nie powstrzymamy, ale musimy zintensyfikować te działania w tej sferze, żeby katastrofa ekologiczna nie wydarzyła się wtedy, kiedy ci młodzi ludzie, którzy organizują dzisiaj debatę, będą chorowali swoje dzieci. I o następną wypowiedź poprosimy pana Marcina Marta. Polityka zagraniczna Unii Europejskiej. Minuty. Tak, bo słuchałem, przyznam się, że słuchałem wypowiedzi wszystkich i zapomniałem, jakie jest pytanie. Polityka zagraniczna. Zagraniczna Unii Europejskiej, perspektywy dla Polski. 1,5 minuty. Tak. To właściwie tak. Po części podzielam poglądy pana Rosatiego, pani Olko i to wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie, to bardzo mi przykro. I no, tym samym przechodzimy płynnie do rundy ad vocem i rozpoczynać ją będzie pani Barbara Husiew. Wie pan co, sprawił mi pan wielką przykrość, mówiąc, że pan nie podziela moich poglądów. Ja nie wiem, co ja z tym zrobię. Ale oczywistą rzeczą... Porozmawiamy o tym później. Jasne. Ale oczywistą rzeczą jest to, że Polska musi być w Europie, bo Polska to Europa, Europa to Polska. No nie można tego rozgraniczyć. No i silna Polska w silnej Europie, to prawda, nie, no pomimo różnic, ale no bądźmy, no szczerze, no wyjście Polski z Unii Europejskiej, no to jest kompletny absurd, tylko w mądrej i mądrze rządzonej Unii Europejskiej, zreformowanej, gdzie będzie w centrum, będzie człowiek. I dziękujemy. I o następną wypowiedź poprosimy panią Kaję Godek. Polska jest w Europie niezależnie od tego, czy jest w Unii Europejskiej. 1000 lat temu weszła przez chrzest do cywilizacji zachodnioeuropejskiej i tam pozostaje. I tej cywilizacji wielokrotnie broniła, broni zresztą do dzisiaj przed różnymi pomysłami neomarksistowskimi płynącymi między innymi z Brukseli. I wyjście z Unii Europejskiej może nas po prostu zastać. Niestety obecny rząd jest na to kompletnie niegotowy. Nie ma żadnej mapy tego, jak się w takiej sytuacji zachować. A to się może po prostu wydarzyć, dlatego że Europa buzuje. Narody europejskie coraz bardziej buntują się na dyktat Brukseli. Dziękujemy.
I o wypowiedź poprosimy pana Dariusza Rosatiego. No więc ja chciałbym państwa zapytać, czy rzeczywiście tak jest, że Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej? Dostaliśmy 500 miliardów złotych przez ostatnie 7 lat. Mamy szansę na kolejną taką transzę pieniędzy. Kolejne 7 lat. Czy my jesteśmy już tak bogaci, żeby odrzucać tego typu szanse rozwojowe? Mamy otwarte granice, możemy wszyscy podróżować, możemy podejmować pracę, możemy się uczyć w całej Europie. I słyszymy tutaj poglądy takie, że Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej. Polska, która ma historię taką, że przegrywała przez osamotnienie. W 1939 roku byliśmy stuprocentowo suwerennym krajem i straciliśmy niepodległość i ponieśliśmy straszliwą klęskę. I dziękujemy. I o kolejną wypowiedź poprosimy panią Dorotę Olk. Ja się rzadko zgadzam z rozwiązaniami, które proponują przedstawiciele Kukiz 15, ale myślę, że tu się pojawia wiele ciekawych diagnoz. Na przykład pani wspomniała o korporacjach farmaceutycznych. Tak, rzeczywiście jesteśmy uzależnieni, płacimy horrendalne ceny na leki przez monopole przede wszystkim amerykańskich korporacji farmaceutycznych. Dlatego my jako Lewica Razem proponujemy publiczne europejskie inwestycje w badania nad lekami, tak aby ograniczać ten monopol prywatnych producentów. Chcemy skrócić czas wyłączności lekowej, który dzisiaj wynosi 20 lat i doprowadza do tego, że właśnie leki są, że na leki ludzi często po prostu nie stać. Dziękuję. I ad vocem. Proszę państwa, znaczy przedstawianie Unii Europejskiej jako, nie, inaczej, przedstawianie Unii Europejskiej jako bankomatu, znaczy nie zgadzam się z tym absolutnie, dlatego że dzięki temu właśnie te ruchy populistyczne wygrywają. Znaczy Europa, Unia Europejska to jest różnorodność, gdzie miejsce w tej Europie jest dla pani Kai Godek, dla pani z Kukiz, dla pani i dla pana. Dla nas wszystkich. I ostatnie i zdanie. Dla mnie no poniekąd też. A postrzeganie Unii Europejskiej i mówienie dostaliście miliard, 200 miliardów, 300 miliardów, naprawdę to już nie robi na nikim wrażenia. Dziękujemy. I myślę, że nie powinniśmy sprowadzać tego tylko i wyłącznie do pieniędzy. Dziękujemy. Poproszę o spokój na sali, dlatego że będą pytania od publiczności. Spokojnie. I przechodzimy po tej rundzie płynnie do kwestii, która przewijała się w ten czy inny sposób w trakcie debaty, to jest kwestii dalszej integracji Unii Europejskiej, kwestii jej reformy, a więcej na ten temat powie pan doktor Lewandowski. Tak, szanowni państwo, zbliżamy się do końcowi naszej debaty i w zasadzie już powinniśmy powoli podsumowywać państwa propozycje w tej kampanii. Chciałbym z drugiej strony też doszczegółowić to poprzednie pytanie. Mówiliśmy o polityce zagranicznej jako pewnej perspektywie, która ma wyznaczać wyzwania dla Polski. Natomiast też pojawiały się głosy dotyczące tego podziału na ruchy antysystemowe i ruchy establishmentowe. I teraz pytanie, które chciałbym, żeby państwo spróbowali, mówię, konkretyzować i uogólniać być może też w ten sposób, to w jaki sposób widzą przyszłość Unii Europejskiej. To znaczy, w jaki sposób Unia ma odpowiedzieć na kryzys, może nie, albo problemy, z jakimi się mierzy, prawda? Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, każde kolejne wybory w poszczególnych państwach, wybory do poszczególnych parlamentów, no, z perspektywy Europy są obserwowane niekiedy z pewnym niepokojem. Mam na myśli chociażby Francję, Austrię i tego typu przypadki. Pytanie, które chciałbym zadać wprost. Jaka przyszłość dla Unii Europejskiej? Dalsze zacieśnianie więzi między państwami? Może kolejne polexity, frexity i tym podobne rzeczy? Czy może rzeczywiście pozostanie na tym poziomie integracji, który mamy obecnie? I zaczynać będzie tym razem pani Kaja Godek. W jakiś sposób to się już przewijało w moich wypowiedziach. To znaczy my powinniśmy patrzeć przede wszystkim przez pryzmat interesu Polski i integracja europejska jest prowadzona ściśle według tego, co sformułował Altiero Spinelli w swoim manifestie z Ventotene. On tam pisał o tym, że naród jest zagrożeniem. On tam pisał o tym, że należy przebudować społeczeństwa w kierunku socjalistycznym. I tak pisał o tym również, że powinna być zniszczona tożsamość narodowa i widzimy pewne kroki, które czyni się na tej drodze. I pisał również o tym, że ma być armia europejska. Dokładnie to dzieje się w tej chwili w Unii Europejskiej. Kolejne pomysły rodem z manifestu Ventotene są stawiane jako poważne propozycje polityczne. I jakby
Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że ta Unia Europejska miała być czymś zupełnie innym. 15 lat temu, kiedy do niej wchodziliśmy, to miała być wolność gospodarcza, a mamy przeregulowaną gospodarkę. Mamy mnóstwo dyrektyw, z których implementacją jest problem, do których ciężko jest się firmom dostosować, które utrudniają zwykłym ludziom życie. Nie można kupić żarówki, nie można kupić termometru rtęciowego, bo ktoś w Brukseli tak zadecydował. I jakby patrząc na to, w jaki sposób posuwa się ta integracja europejska, patrząc na to, że Angela Merkel mówi wprost, państwa członkowskie mają być gotowe na oddanie swojej suwerenności. Już ostatnie zdanie? Tak, ostatnie zdanie. My musimy być gotowi na każdą opcję i na pozostanie w Unii Europejskiej, jeśli uda się wynegocjować lepsze warunki, i na polexit, i Ruch Narodowy, który jest jedną z części składowych Konfederacji, przedstawił plan takiego polexitu wczoraj w Sejmie. Już dziękujemy. I poprosimy o następną wypowiedź pana Dariusza Rosatiego. Dziękuję. Może ja już nie będę komentował tego, co przed chwilą państwo słyszeli, bo moglibyśmy również mówić o tym, że Ziemia jest płaska i bronić przed dzieci przed szczepionkami i tak dalej. Jesteśmy w XXI wieku. Jaka przyszłość Europy? Kraj taki jak Polska, który nie ma za wschodnią granicą bardzo przewidywalnego sąsiada, który jest na dorobku, chce korzystać z Solidarności Europejskiej, chce korzystać z Solidarności w wymiarze finansowym. Niech pan nie bagatelizuje tych pieniędzy. Ja uważam, że trzeba to podkreślać, bo bardzo wiele osób, zwłaszcza też słyszałem z ust pani Godek tutaj, że przecież my dajemy pieniądze, które potem nam się odbiera, tak? Czy jakoś tak. My dajemy składkę, owszem, ale dostajemy 3 razy więcej pieniędzy ponad to, co płacimy do tego. Pani tego nie powiedziała. Dlaczego pani nie mówi prawdy? Więc ja myślę, że o takich rzeczach trzeba mówić. Polska potrzebuje solidarności w zakresie finansowym, bo jesteśmy krajem na dorobku, jak powiedziałem. Chcemy się szybciej rozwijać do poziomu europejskiego, ale Polska potrzebuje też solidarności w zakresie bezpieczeństwa. I nigdy tej solidarności za wiele. Mamy Sojusz Północnoatlantycki, chwała Bogu, ale nie wiemy, jak to może działać w przypadku zagrożenia. Każda dodatkowa polisa ubezpieczeniowa, Unia Europejska jest taką polisą, jest dla nas korzystna. Polska jako kraj duży i wyłaniający się lider miała szansę dyktować sprawy europejskie we współpracy z Niemcami i Francją. Mieliśmy bardzo dobry instrument polityki zagranicznej, który nazywał się Trójkątem Weimarskim. Ubolewam ogromnie, że obecna władza zrezygnowała z tego, rozpoczęła wojnę na linii Warszawa-Berlin, Warszawa-Paryż i Warszawa-Bruksela. I słyszę, że są tacy, którzy biją brawo tej polityce. I dziękujemy. I o następną wypowiedź poprosimy panią Dorotę Olko. No ja tutaj już mówiłam o tym, że nie mam wątpliwości co do tego, że jest nam potrzebne więcej integracji, ale to podsumujmy to w jakich sferach. Przede wszystkim ta sfera socjalna. Mamy integrację gospodarczą, mamy wspólny rynek, potrzebne nam są wspólne standardy usług publicznych, zabezpieczenia socjalnego. Druga kwestia to jest obronność. No, ja myślę, że tutaj naprawdę powinno się zacząć dyskutować o tym na serio, o armii europejskiej, bo nie możemy być uzależnieni od NATO. I trzecia kwestia to ta demokratyzacja, o której się dużo mówi. Tutaj pan eurodeputowany Rosati mówił o Parlamencie Europejskim, że ma dużą rolę. Ja się z tym zgadzam, że i powinniśmy uświadamiać wyborcom, wyborczyniom, że to są ważne wybory. Ale moim zdaniem Parlament Europejski powinien mieć większe kompetencje, przede wszystkim powinien mieć inicjatywę ustawodawczą, bo jest to zupełnie niezrozumiałe, czemu jej w tym momencie nie ma. Ale ta integracja jakby w ramach całej Unii nie wyklucza integracji regionalnej i współpracy z państwami, z którymi mamy podobne interesy, czyli z państwami z naszego regionu, ale myślę, że też z tymi państwami właśnie z południa Europy, które były doświadczone kryzysem, które mają wiele wspólnych doświadczeń do Polski. Szukajmy sojuszników i skończmy z tą polityką, jaką prowadzi PiS, skłócania nas ze wszystkimi dookoła. Dziękujemy bardzo. I o następną wypowiedź poprosimy pana Marcina Marca. Tak, jestem za głębszą integracją z Unią Europejską. 5 lat temu, gdy organizowałem też debatę. Moim jedynym właściwie pytaniem było pytanie o armię europejską. O ile dobrze pamiętam, żadna z osób, kandydatów do Parlamentu Europejskiego nie przechyliła się do powstania armii europejskiej. Ja jestem absolutnie jej zwolennikiem. Uważam, że to będzie dla nas dobry bezpiecznik, druga noga, która dociąży też NATO. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy bardzo. I tutaj takie krótkie przypomnienie. Będzie jeszcze jedno pytanie wieńczące i prosiłbym w tym czasie już się zastanawiać nad pytaniami od publiczności. Ze względu na ograniczenia czasowe będziemy realizować 2 pytania od publiczności.
I tym samym poprosiłbym o wypowiedź panią Barbarę Husie. Oczywiście Europa musi się integrować i musi, każde państwo musi być w sojuszu z każdym państwem. Ja nie lubię się kłócić i uważam, że wszyscy sąsiedzi, wszystkie kraje Unii Europejskiej powinny współdziałać ze sobą dla dobra całej Unii Europejskiej. Ale wracając na nasze polskie podwórko, chyba trzeba by było zacząć od tego i tutaj chciałabym, żeby szczególnie pan Rosati mnie wysłuchał jako członek Rady Nadzorczej Banku Millennium, żeby przede wszystkim w Polsce banki, zagraniczne banki, bo Bank Millennium jest bankiem portugalskim, przestrzegały dyrektywy 93.13, żeby kredyty, które zaciągają Polacy, były dokładnie takie same jak kredyty, które zaciągają inni obywatele Europy w tym samym banku, a pan dobrze wie, że to bywa różnie, żeby banki przestrzegały prawomocnych wyroków sądów polskich, żeby sądy przestrzegały, orzekały zgodnie z dyrektywami, a nie tak jak jest dzisiaj pod dyktando banków. Po to, żeby banki nie wystawiały nakazów zapłaty i bankowych tytułów egzekucyjnych, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Kolejny przykład jest taki, żeby kredytobiorca, jeżeli, bo państwo nie wiecie, pan Rosati pewnie też nie wie, że jeżeli kredytobiorca ma problem ze spłatą długu, to jest, nie ma nawet okresu ochronnego i może być wyrzucony z mieszkania nawet zimą. I dziękujemy. Czyli od tego trzeba zacząć, żeby potem budować jakąś większą siłę. I dziękujemy bardzo. I przepraszam najmocniej, zaraz będą pytania od publiczności, naprawdę, proszę się uspokoić. I teraz przechodzimy do rundy ad vocem, ostatniej już, i poprosimy o wypowiedź panią Kaję Godek. Kilka rzeczy. W 1939 roku Polska nie przegrała, bo była sama, tylko przegrała mimo tego, że miała mnóstwo sojuszy i wtedy się okazało, że te sojusze są nic nie warte. Więc to tak a propos sojuszy. I to wie dziecko naprawdę w czwartej klasie szkoły podstawowej, pierwszy rok nauki historii. Polska dostaje więcej niż wpłaca. Po pierwsze ze względu na... Przepraszam, ale ja nie mogę mówić. Czy można mi czas doliczyć? Bo tu państwo tak, naprawdę... Tak, proszę, 10 sekund. Tak. Dobrze. Bardzo chętnie wezmę. Polska dostaje więcej niż wpłaca. Jeżeli wziąć pod uwagę wszelkie koszty, które Polska ponosi w związku z funduszami unijnymi, koszty rozrostu biurokracji, zatrudnienia dodatkowych urzędników, powoływania różnych agent, które zajmują się rozliczaniem tychże funduszy, to wyjdzie na to, że Polska wcale nie korzysta na funduszach europejskich. Do tego dochodzi zadłużenie na przykład jednostek samorządu terytorialnego, o którym mówiłam. I już kończę. Tak. I jeszcze jedna kwestia o groźnym sąsiedzie na wschodzie i o tym, że jesteśmy skazani na Unię Europejską, bo po drugiej stronie mamy Rosję. Otóż, szanowni państwo, trzeba być ślepym, żeby nie widzieć, że Putin robi politykę wobec Polski rękami Angeli Merkel. To mimo wszystko jest ad vocem. I poprosimy o wypowiedź pana Dariusza Rosati. No to jest naprawdę śmiała teza, prawda? Putin robi politykę wobec Polski rękami Angeli Merkel. Fantastyczne science fiction. Chciałem państwu powiedzieć, że to, co państwo widzą, autostrady, mosty, stadiony, dworce, to jest miraż, to jest iluzja, tego nie ma. Polska tego nie zbudowała za pieniądze europejskie, dlatego że Polska nie otrzymała żadnych pieniędzy. Tyle chciałem powiedzieć. Dziękujemy bardzo. I o następną wypowiedź poprosimy panią Dorotę Olk. Tutaj się pojawiło coś przed chwilą o zadłużeniu samorządów. No tak, rzeczywiście wiele naszych samorządów jest koszmarnie zadłużonych. Ja pochodzę z Siedlec. Siedlce mają ogromny problem z zadłużeniem miasta, a jednocześnie Siedlce są miastem, w którym buduje się najwięcej mieszkań komunalnych. Tutaj przodują w Polsce wśród miast tej wielkości. I myślę, że integracja w ramach Unii Europejskiej, ta integracja socjalna mogłaby właśnie odciążyć samorządy, bo taki Europejski Fundusz Mieszkaniowy to byłaby realna pomoc, żeby radzić sobie z problemem braku mieszkań i drożyzny mieszkań. Dziękujemy bardzo. Mam rozumieć, że pan Marcin Marzec oddał swoje ad vocem, czy nie? A, dobrze. A to 30 sekund, czyli ma pan 10 sekund. No dobrze, no to możemy się wyrobić. Godek bardzo... Kolejny bajk. Dziękujemy bardzo. To ja idę w ślad za i tutaj poprosimy... moim przedmówcą, też pani piękne bajki opowiada, także oddaję swoje też. Dobrze, to było... Ale mogę mówić jeszcze te 30 sekund, bo ja bardzo chętnie. No, to skoro zostało pani oddane, to proszę bardzo. Przy czym dobrze, zaznaczam, to będzie ostatnia wypowiedź. Dobrze, dobrze. To ja powiem tylko bardzo... Ja powiem... Naprawdę, proszę państwa, trzymajcie 30 poziom. Sekund.
Ja powiem tylko tyle, jeżeli ktoś chciałby się rzeczywiście serio zainteresować tym, w jaki sposób działają fundusze unijne, jak to wszystko działa i czy my to budujemy za swoje pieniądze, czy za pieniądze Unii Europejskiej, ja polecam, bo trudno jest w takiej krótkiej wypowiedzi zmieścić wiele, wiele wątków. Polecam publicystykę takiego pana redaktora Tomasza Cukiernika. On bardzo dużo pisze o tym właśnie, jak działają fundusze i co trzeba robić, żeby te fundusze dostać i dlaczego to jest po prostu dziękujemy drogie. Dziękujemy bardzo. I teraz przechodzimy do ostatniego już pytania z naszej strony. I zaznaczam, na to pytanie będzie już tylko 60 sekund. I bez rundy ad vocem. I to się okaże w pytaniu, że z logicznych względów. Więc jak bardzo dobrze wiemy, albo może nie jest to tak dobrze znany fakt, język polski jest jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej. Przy czym należy zauważyć, że mimo wszystko w kuluarach Brukseli mówi się po angielsku i po francusku. I żeby rzeczywiście coś załatwić, trzeba w tych językach, przynajmniej w jednym z nich, cokolwiek potrafić. I thus, here is my question. Why should the voters vote for you? Answer, if only possible, in English, but French is also viable. Parce que dans les couloirs, on parle français. Dans les couloirs de Bruxelles et de Strasbourg. I tym razem, zgodnie z kolejnością, będzie zaczynać... Oczywiście, jeżeli ktoś się nie czuje dzisiaj na siłach w tych obu językach, no to odpowiedzieć można na po polsku. I rozpoczynać będzie pan Dariusz Rosati. Ladies and gentlemen, please vote on me. Because I have quite a lot of experience in European matters. I used to be a Minister of Foreign Affairs for the Republic of Poland. I'm economist by education, so I know all the issues pertaining to the euro, structural funds, and how to use them. And if you could kindly give me your support, I would be happy. Je serai très reconnaissant pour votre soutien, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, ici à Płock. Merci beaucoup. I tym samym płynnie przechodzimy do wypowiedzi pani Doroty. In my humble opinion, it is inappropriate to speak in English in front of the Polish audience, so I will switch to Polish. Myślę, że tutaj nie powinniśmy robić show w językach obcych, bo do polskiej publiczności, gdzie nie mamy zapewnionego tłumaczenia, to jest po prostu niedemokratyczne mówić w obcych językach. Ja mówię płynnie po angielsku i po hiszpańsku, zaczęłam się uczyć włoskiego, no i mam jeszcze trochę zardzewiały niemiecki, którego uczyłam się wiele lat, ale dawno nie korzystałam. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. No to o wypowiedź poprosimy pana Marcina Martę. Ja tradycyjnie chciałem pani przekazać pani Kai Godek swój czas. Jeżeli nie chce się pan naprawdę wypowiedzieć w tej kwestii, no dobrze, no to nie ma żadnego problemu. Thank you very much. Pani Godek będzie miała całe 2 minuty. I tym samym pani Barbara Husiew. Proszę Państwa, Kukiz 15, odpowiadając na Pana pytanie, Kukiz 15 chce wprowadzić nowy oddech, nową siłę i młodych ludzi do Europarlamentu. Uważamy, że osoby, które od lat są w tym Europarlamencie, a dokładnie od 15 lat, ich czas po prostu minął. Głosując na mnie i na Kukiz 15, dajecie Państwo głos, swój głos do Parlamentu Europejskiego. Dajecie Państwo możliwość, żeby w Parlamencie Europejskim był wasz przedstawiciel, przedstawiciel konsumentów, kredytobiorców, ludzi, którzy są każdego dnia oszukiwani przez sektor bankowy. Takiego głosu dziś nie ma. I tu jeszcze jedno słowo do pana Rosatiego, bo pan się zgłosił do odpowiedzi. Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu, proszę pana, w 2018 roku we wrześniu wysłało prośbę do wszystkich europarlamentarzystów zasiadających w Parlamencie Europejskim. I już dziękuję. Prośbę o to, żeby podjęli interwencję, że w Polsce nie jest przestrzegane prawo. Dziękujemy pan bardzo. Pan był w tej grupie, która nie odpowiedziała. Dziękujemy bardzo. Czas się skończył. I poprosimy o wypowiedź panią Kaję Godek. Tym razem. Całe 2 minuty.
Thank you so much for the additional time. And Mr. Rossetti, I'm sorry to say you've made a mistake, because we never say vote on me, but vote for me. But I hope that some more experience will help you polish your English, and that's what I really hope for. And why should you vote for Konfederacja? Konfederacja is the only political power on the political scene in Poland that says that the Polish interest is the most important. And apart from all the unions that we have, and apart from all the international agreements that we can sign or that we can resign from, we have to think about our Polish interest and think about our people, think about our youth, think about how to make your life more convenient, easier, how to make you pay less taxes, how to be safe here in Poland, and how to build a strong, independent country, which is going to serve its citizens. Thank you so very much. Dziękujemy bardzo. Całe dwie minuty, jak się okazało, nie były konieczne. I ja ad vocem pani Husie tylko chciałem powiedzieć, jakby przyjęła euro, nie byłoby problemu frankowiczy. Dobrze. To było bardzo krótkie ad vocem. Przepraszam pan wie, co bardzo. Banki zrobiły. Przepraszam bardzo, nie wdawajmy się w taką rozmowę. Mimo wszystko my moderujemy debatę. Nie kłóćmy się, proszę. Dokładnie, nie kłóćmy się. Bardzo głos bardzo potrzebny. I tymczasem przechodzimy do pytań od publiczności. Pytania od publiczności mają być skierowane nie do jednego konkretnie kandydata. Lepiej, żeby były skierowane po prostu do wszystkich. Też byśmy prosili, żeby pytania były zwięzłe i będą zadawane z mównicy, także byśmy prosili o występowanie z ław radnych. No dobrze, pan tutaj był pierwszy. Ciężko na to pracowałem. No, przy czym, no dobrze, no to będą trzy pytania od publiczności. Widziałem trzy ręce w górze. Więc ja mam takie krótkie pytania. Jedno pytanie do wszystkich. Do wszystkich. Proszę, ja chciałbym popatrzeć na tych, do których adresuję. Więc czy państwo uważają, że Parlament Europejski jest to miejsce do lobowania w sprawie nieszczęśliwych kredytobiorców? I po drugie pytanie... Jedno, dziękujemy. I to jest dziękujemy. Drugie pytanie ogólne. Nie, dziękujemy. Też, czy dziękujemy. Parlament ale Europejski ale to jest Ministerstwo Szczęśliwości Powszechnej? Ale dziękujemy, poprosimy o odpowiedź tylko i wyłącznie na pierwsze pytanie. Jeśli państwo się domyślają, na drugie pytanie nie udzielamy odpowiedzi. Mogę pierwsza, bo pan wywołał mnie do tablicy. Jeżeli cała reszta debatantów... Szanowni państwo, mogę tak? Dobrze. Proszę pana. Jest w porządku prawnym Unii Europejskiej dokument, o którym dziś mówiłam wielokrotnie. Dyrektywa 93/13. Ta dyrektywa, proszę pana, chroni przedsiębiorców, uczciwych przedsiębiorców i klientów, konsumentów, kredytobiorców. I radzę panu, żeby pan się zapoznał z tym dokumentem i wtedy znajdzie pan odpowiedź, czy potrzebny jest przedstawiciel w Parlamencie Europejskim. To pytanie od publiczności jest jednokrotne i chciałbym tylko i wyłącznie o tym przypomnieć. Czy cała reszta debatantów chciałaby się odnieść? Proszę bardzo. Ja długo staram się milczeć w sprawie bankowego bezprawia. W pełni szanuję poglądy pani Husiew i części osób na sali w tej sprawie, ale myślałem, że nie o tym jest tutaj debata. Ale na koniec chciałem rzeczywiście odnieść się do pana pytania. Ja myślę, że te wszystkie sprawy, o których pani mówi, zostały na szczeblu Unii załatwione. Problem polega widocznie na tym, nie wiem dokładnie na czym polega, o czym pani mówi, ale jeżeli tak, to polega na tym, że polski rząd nie wdrożył tej dyrektywy albo jej nie przestrzega w odpowiedni sposób u nas w kraju. A zatem jeszcze raz mówię, naprawa tej całej sprawy powinna odbyć się tu u nas w kraju. Powinniśmy dopilnować, że jeżeli jest dyrektywa i pani się z nią zgadza, ta dyrektywa powinna być wdrożona w 100% i powinna chronić interesy tych, do których jest skierowana. I nie będę się oczywiście wypowiadał na temat Banku Millennium, do czego nie mam ani uprawnień, ani ochoty w tej chwili. Dziękujemy bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania z sali? Zapraszamy serdecznie. Dobrze. No to proszę bardzo. Tutaj proszę o podejście do mównicy, bo przy mównicy jest działający mikrofon. Dzień dobry, Mateusz Dobrowolski. Ja chciałem zapytać kandydatów o taką ważną sprawę, myślę, dla Płocka, to znaczy o życie w mieście będące w
cieniu wielkiego zakładu przemysłowego i tego, w jaki sposób ten zakład wpływa na to miasto, chciałem zapytać Państwa o stosunek do obecnych norm środowiskowych w Unii Europejskiej, o to, w jaki sposób Unia powinna się odnosić do palącego problemu w naszym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, czyli zanieczyszczonego powietrza i co na ten, co w tej sprawie można zrobić. No i to jest moje pytanie. Dziękuję. No dobrze, czy któryś z debatantów chciałby zabrać głos pierwszy? No, proszę bardzo. Ja z wielkim niepokojem obserwuję politykę rządu polskiego, który kompletnie lekceważy kwestie zanieczyszczeń powietrza. Niedawno dowiedzieliśmy się, że minister środowiska przyjął decyzję o ustaleniu pewnych limitów na zanieczyszczenie w postaci zawartości smogu w powietrzu, ustalając ten poziom alarmowy powyżej 200 jednostek na metr sześcienny pyłów zawieszonych. To jest, chcę Państwu powiedzieć, ponad dwukrotnie wyżej niż stany alarmowe we wszystkich innych państwach. Powstaje pytanie, dlaczego polski rząd toleruje zanieczyszczenie powietrza w Polsce? Toleruje, bo zdaje się nie ma wyjścia, dlatego że nie robi nic z energetyką węglową, nie robi nic z wymianą pieców węglowych w gospodarstwach domowych, bo nie ma na to pieniędzy, ponieważ przeznacza pieniądze na inne sprawy. I dla mnie jest to świadectwo tego, że w pewnych sprawach rząd Prawa i Sprawiedliwości w ogóle nie zamierza stosować polityki europejskiej, a dla mnie to jest sygnał, że być może planuje wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej za 3, 4 czy 5 lat, kiedy skończą się pieniądze. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo. Ja tutaj jakby dodając do tego, co powiedział pan Rosati, stan informacyjny jest w Polsce, kiedy właśnie to zanieczyszczenie wyniesie 200, a alarm, kiedy wyniesie 300. A we Francji to jest odpowiednio 50 tych i 80. I w chwili, kiedy Greenpeace, bo tu chyba zdaje się, panie pośle, też było orzeczenie TSUE, jeśli chodzi o to, albo się mylę. Kiedy Greenpeace zapytał rząd Prawa i Sprawiedliwości, dlaczego nie informuje na tym poziomie właśnie jak w innych krajach Europy Zachodniej, to usłyszeli, że gdyby robili to tak często, to ludziom by to spowszedniało. A to jest ogromny problem. To są choroby, to są wcześniactwa, to są poronienia ciąży, to są choroby noworodków. I to jest ogromny problem, z którym rząd PiS nie chce nic robić. I dziękujemy bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby się odnieść? Proszę bardzo. No, tak jak mówiłam wcześniej, tutaj zmiany klimatyczne i zanieczyszczenia powietrza to są wielkie wyzwania stojące przed Unią Europejską, dlatego my w naszym programie uzgodnionym z partnerami, z lewicowymi partiami demokratycznymi z całej Europy mamy zapisane 500 miliardów na właśnie zielone inwestycje, na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. No i tu się pojawia kilka kwestii też. Po pierwsze, uważamy, że to te kraje najbardziej rozwinięte w ramach Unii, które też najbardziej się przyczyniały do zmian klimatycznych, powinny w większym stopniu wziąć odpowiedzialność za te zmiany. Bo w mikroskali to, co się dzieje, jeżeli na biedniejszych stara się zepchnąć koszty zmian, widzimy we Francji, tam gdzie prezydent Macron wymyślił, że to wprowadził takie regulacje, które uderzały najbardziej w uboższych obywateli i oni wyszli na ulicę. To są żółte kamizelki, które się właśnie zaczęły od tego. Także tutaj w ramach, ja wcześniej nie powiedziałam też, bo zirytowało mnie pytanie o języki, te egzaminy wieczne. Głosowanie na Lewicy Razem to jest Europa socjalna, solidarna, także w kwestiach klimatycznych i sprawiedliwa. Sprawiedliwy wkład w naszą przyszłość po prostu. Dziękujemy bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby się odnieść? Kto jest tu obecnych? Wobec tego poprosimy, tutaj było chyba jeszcze pytanie. Pan po pierwszy i jeszcze koniec końców to jest debata młodych, więc tutaj będzie jeszcze jedno pytanie i już będziemy kończyć i słowo podsumowanie. Proszę bardzo. Tak. Dzień dobry, ja mam pytanie do wszystkich kandydatów. Chodzi mi o ochronę konsumentów w Polsce przed nieuczciwymi przedsiębiorcami. I chodzi mi tutaj o wszystkie afery, które się pojawiają. Jest Amber Gold, jest Getback, mamy wielu poszkodowanych na rynku finansowym. Dużo młodych ludzi będzie inwestowało swoje pieniążki w różne produkty i chciałem się zapytać, jakie Państwo macie pomysły, żeby
ochrona konsumentów w Polsce była na większym poziomie niż to się odbywa w Unii Europejskiej, bo Unia Europejska nie dopuszcza do takich nadużyć na rynku konsumenckim. Dziękuję. Proszę bardzo. Przede wszystkim zmiana systemu nadzorowania instytucji, które powinny, a niestety dziś jest tak, że to jest tylko teoria, powinny sprawować nadzór nad bankami, nad różnego rodzaju firmami pożyczkowymi, tylko po to, żeby tych ludzi nie wpadali w kolejne pułapki typu obligacje, czy też Amber Gold, czy też kolejne jakieś nieudane opcje walutowe, kredyty, etc., etc. Na dzień dzisiejszy niestety to jest zupełnie inaczej niż w innych krajach Unii Europejskiej. Dziś prezesi banków spotykają się z przewodniczącymi komisji. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego po zakończeniu swojej kadencji w tejże komisji, to jest instytucja państwowa, idzie do banku. Były prezes banku zostaje premierem Rzeczpospolitej Polskiej. Więc żeby wzmocnić pozycję klienta, konsumenta, przede wszystkim trzeba wyeliminować te patologie, o których przed chwilką powiedziałam. Czy ktoś jeszcze chciałby się odnieść? To proszę bardzo. A potem... Chciałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o to Amber Gold, mam znajomych, którzy byli pokrzywdzeni. Wielokrotnie na ten temat prosiłbym o uspokojenie się na sali. Daj powiedzieć. Wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy, w jaki sposób państwo polskie powinno nas chronić przed takimi oszustami. I w sumie doszliśmy do wniosku, że być może prawo jest w miarę dobre, tylko że kompetencje ludzkie są słabe. Znaczy niedokładność, nierzetelność. Przecież przy Amber Gold z tym mieliśmy do czynienia. Znaczy przy Amber, znaczy nie chciałbym wchodzić w szczegóły, ale przy Amber Gold mieliśmy łańcuszek szczęścia, bo gdyby nie została firma zarejestrowana, to by nie wypuściła pewnych produktów i tak dalej, i tak dalej. I dziękujemy. Tutaj pan Rosati chciał jeszcze się odnieść. Tak, no trudno obarczać nadzór finansowy za aferę Amber Gold, bo Amber Gold nie był ani bankiem, ani instytucją finansową. To była po prostu prywatna firma, która łudziła Polaków szybkim zarobkiem. Nie wiem, czy jest prawo, które pozwala zakazać komukolwiek, żeby robił to, co chce ze swoimi pieniędzmi. Nie wiem, jeżeli państwo macie takie prawo, które... Ale to nie były depozyty. Właśnie nie, to nie był bank. Nie, to nie był bank i nie działał jako bank. To była umowa pożyczki w zamian za określone dochody z tytułu tam odsetek, prawda, czy wzrostu ceny złota, czy coś takiego. Amber Gold był jednym z wielu oszustw, jakim Polacy padli ofiarą. Takie niestety piramidy finansowe i takie oszustwa zdarzają się w różnych krajach. I już ostatnie zdanie. Powinna być większa świadomość społeczna. Komisja Nadzoru Finansowego zresztą ostrzegała przed Amber Goldem na swoich stronach, ale niestety bardzo wiele osób po prostu w sposób naiwny uwierzyło. GetBack to jest zupełnie inna historia. GetBack była firmą indykacyjną. Dziękujemy. Natomiast czas zmusza nas. Czy chcemy coś wyjaśnić, drodzy panowie, czy właściwie nic? Ale no, bo jeżeli... musimy przejść do kolejnego pytania. Czy ja mogę jeszcze na to pytanie odpowiedzieć? Dobrze, to proszę bardzo. No, koniec końców, każdy, jeżeli chce się wypowiedzieć. Proszę bardzo, tylko prosiłbym zwieść i 60, no tak, nawet mniej niż 60 Bo my w ogóle powinniśmy na te wszystkie afery patrzeć od innej strony, bo de facto radą na takie afery jest sprawnie działający wymiar sprawiedliwości. I to jest clue, tak? To, że potem powstają komisje śledcze, które w Sejmie miesiącami całymi zajmują się dochodzeniem do tego, jak to było, kto komu, kto kogo rejestrował, która ręka była którą, to jest jakby rzecz zupełnie wtórna. Człowiek, który zainwestował swoje pieniądze i został potraktowany niezgodnie z przepisami, czy niezgodnie z umową, na którą się zgodził, czy coś przed nim ukryto, powinien móc iść do sądu i w szybkim czasie uzyskać wyrok, sprawiedliwy wyrok. I to jest problem z wymiarem sprawiedliwości. De facto to jest podstawowy problem w tych wszystkich sprawach, o których pan wspomina. Dziękujemy bardzo. I tutaj ostatnia wypowiedź. I też prosiłbym w miarę krótko i zwięźle, bo czas goni.
króciutko, to nie jest bezpośrednia odpowiedź na Ambergold, tak? Bo tutaj to był specyficzny twór, ale ja myślę, że Unia Europejska, bo jak rozumiem, rozmawiamy o tych regulacjach na poziomie unijnym, no przede wszystkim to jest kwestia dokończenia Unii Bankowej, która nieśmiało jest wprowadzana, ale wciąż jest dużo do zrobienia, która między innymi wprowadzałaby ubezpieczenia depozytów na szczeblu. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. I ostatnie pytanie tutaj od naszego młodego słuchacza, że tak powiem. No, kwestia względna. Witam wszystkich. Mam na imię Rafał. I tutaj chciałbym zadać pytanie do wszystkich kandydatów. Jak wiemy, jednym z postulatów Unii Europejskiej jest odejście od energetyki węglowej na rzecz energii ze źródeł odnawialnych, w skrócie OZE. No i tutaj właśnie pojawia się moje pytanie, jak państwo widzą przyszłość polskiej energetyki, czy właśnie lepiej iść w stronę źródeł z energii odnawialnej, czy jednak skupić się na kurze znoszącej złote jaja, jaką jest energia atomowa. I tutaj chciałbym, żeby koniecznie odniósł się pan Marcin Mazur, bo jak wiemy, jednym z postulatów partii Wiosna Marzec jest właśnie przejście z energetyki węglowej na rzecz energii ze źródeł odnawialnych. No, pan Marcin został wywołany do tablicy, koniec końców. I też prosiłbym krótko i zwięźle tak. No, 5 sekund. Do 2035 roku odejście od węgla. Całkowite. Przejście na OZE. Dziękuję. No dobrze. No to prosimy. Proszę bardzo. No tutaj mnie bardzo dziwi ten postulat Wiosny w oparciu tylko o odnawialne źródła energii, bo nie mamy w tym momencie, to nie wystarczy, tak. Nie mamy w tym, żeby przejść, zrezygnować całkowicie z węgla. To się skończy tym, zamknięcie kopalni doprowadzi do tego, że będziemy importować więcej węgla z Rosji. Bo w tym momencie nie mamy technicznych możliwości w polskich warunkach magazynowania energii przez cały rok, żeby było jej wystarczająco, z odnawialnych źródeł energii. Dlatego jedynym rozwiązaniem w tym momencie jest atom, jest energia jądrowa. Dziękuję. Dziękujemy. I proszę bardzo, a potem pan Rosy. A tak, to ad vocem, proszę bardzo. Nie wiem, czy pan wie, ale energia ze źródeł odnawialnych również bardzo zanieczyszcza środowisko, na przykład panele fotowoltaiczne. Z nich się wydziela arsen podczas produkowania energii. Na przykład Niemcy przechodzą z energetyki węglowej właśnie na energię odnawialną i w tym celu jest dopłacane do tego przemysłu około 28 miliardów euro rocznie. I tutaj chciałbym się zgodzić z panią Dorotą, która właśnie powiedziała, że przyszłością jest energia atomu, a nie energia ze źródeł odnawialnych. To znaczy ja... To tak mogę, bardzo króciutko, tak, dosłownie. Atom jest nierealny. Dziękuję. To ja jeszcze... Jest realny. Bo ja chcę, żeby to... Proszę o spokój. Chciałem przypomnieć, żebyśmy dokończyli. O ile dobrze pamiętam, od ilu lat budujemy tę elektrownię atomową, bo pan jest tym jest starszy. Jeszcze Żarnowcu, kiedy to było? Który to był 80? 70. Od 34 lat. Bo nie zbudować. No tak, no tak, bo jeszcze nic nie zrobiliśmy, nawet łopaty nie wkopaliśmy. Pani Kaja Godek, prosimy panią Kaję o odpowiedź. To ja chcę tylko powiedzieć, żeby to wybrzmiało wyraźnie. Stanowisko Konfederacji jest takie, że po uzyskaniu wpływu na tego typu kwestie wypowiemy pakiet klimatyczny, dlatego że pakiet klimatyczny nie walczy ze zmianami klimatu, pakiet klimatyczny jest pewnym rozwiązaniem nakierowanym na to, żeby Polska pozbyła się możliwości wydobywania węgla i przez to, żeby gospodarka polska była mniej konkurencyjna. Nie jest to absolutnie narzędzie, które walczy z jakimikolwiek zmianami klimatu. Zresztą z tymi zmianami klimatu to też bywa bardzo różnie, bo są klimatolodzy, którzy mówią wprost, że klimat raz się ociepla, raz się ochładza i to są zupełnie naturalne zmiany w przyrodzie. Jakby wyciąganie pewnych... Prosiłbym zwięźle już. Dobrze, to głównie to chciałam powiedzieć. Dobrze. Mogę tylko jedno zdanko ad vocem, bo to naprawdę nie można wprowadzać publiczności w błąd. Jedno zdanie, dobrze. A propos tego, co powiedział liczymy pan Marzec. No, jeżeli ktoś zatrzymał budowę domu na etapie fundamentów, to nie znaczy, że jego wybudowanie jest niemożliwe. No jest Dziękuję. Możliwe, ale w jakiej perspektywie? Dobrze. Czy jeszcze ktoś z debatantów chciałby się odnieść? Kiedy?
Dobrze, proszę bardzo. I też proszę powiedzieć, chcę powiedzieć, że Unia Europejska zmierza do jak najszerszego zastąpienia paliw kopalnych źródłami energii odnawialnej i ten proces trwa. Inne kraje są znacznie bardziej zaawansowane u nas. Ja nie jestem jakimś fundamentalistą w tej sprawie, bo uważam, że wszystko trzeba robić rozumnie i nie można poderżnąć gospodarki, która jednak w tym obecnie jeszcze w dużym stopniu opiera się o tradycyjne źródła energii. Ale coś trzeba robić w tym kierunku. Podczas gdy obecna władza zablokowała praktycznie rozwój energetyki wiatrowej przy pomocy ustawy wiatrakowej. Nie ma żadnych form wspomagania alternatywnych źródeł energii. Jest utrzymywanie 80% udziału elektrowni węglowej w generowaniu energii elektrycznej. Szanowni Państwo, po wyborach, jak rząd PiS-u odblokuje ceny energii, wszyscy poczujecie 30-40% wzrost cen rachunków. Bo ceny energii z węgla, ze względu na ceny węgla i ceny zezwoleń na emisję CO2, po prostu rosną bardzo szybko. My straciliśmy ostatnie 4 lata, bo nie robimy nic w tym zakresie. Dziękujemy bardzo. I to było ostatnie pytanie od publiczności i takim słowem koniec końców, kończącym debatę, chciałbym podziękować może nie tylko debatantom, ale również publiczności za te pytania, wszystkim tutaj obecnym za obecność. Debata rzeczywiście poruszyła wiele kwestii dotyczących, mam wrażenie, że nie tylko młodzieży, ale problemów dotyczących kraju jako całości, Europy jako całości. Pojawiła się też koniec końców polityka zagraniczna, więc no i poniekąd świata. I mam wrażenie, że takie debaty są bardzo ważne, nie tylko przez to, że my tutaj dowiemy się konkretnych opinii debatantów na ten temat, ale też na przykład poprzez rozpropagowanie transmisji, poprzez artykuły w gazetach, dowie się o tym wiele więcej osób. Jest to również, mam wrażenie, najlepsze działanie profrekwencyjne, bo jak wiemy, frekwencja w wyborach do Europarlamentu no, jest bardzo niska, nie oszukujmy się. I z tego miejsca chciałbym wszystkich, którzy już mogą głosować w wyborach do Europarlamentu, do tego zachęcić. Mam nadzieję, że któryś z debatantów Państwa przekonał. I oddacie Państwo głos 26 maja. I prosiłbym jeszcze o takie drugie słowo zakończenia pana. Szanowni Państwo, bardzo chciałbym też w swoim imieniu podziękować wszystkim naszym gościom. Cieszę się, że Państwo nas odwiedzili. Mamy przyjemność, drodzy Państwo, tak naprawdę przed tymi wyborami po raz pierwszy i chyba ostatni spotkać kandydatów w jednym miejscu z wszystkich najważniejszych list wyborczych i to myślę, że to jest wydarzenie, które warto, że się tu odbyło. I tutaj chciałem jeszcze dodać jedno słowo. Zostałem poproszony o udział jako pomoc w tej debacie, jako starszy kolega, który ewentualnie będzie musiał wkroczyć, gdyby coś wymykało się spod kontroli. Jak Państwo doskonale zauważyli, takich sytuacji chyba nie było, mimo trudnych warunków gry, tak mówiąc po sportowemu. Zasługa pana Michała, drodzy Państwo. I mam nadzieję, że też nasi goście się zgodzą z tym, że dyscyplina, rygor, prowadzenie tej debaty to nie była debata prowadzona przez nastolatka, przepraszam Michale, że tak powiem, tylko debata prowadzona przez dojrzałego człowieka na poziomie, myślę, że minimum studenckim. Państwo mogą porównać z o wiele wyższym poziomem jeszcze parlamentu, czy wielkiej polityki. Także gratuluję dla prowadzącego i dziękuję bardzo naszym gościom. To ja chciałbym podziękować. I przepraszam, jeżeli Państwo mieli problem z tym rygorem narzuconym, to proszę wybaczyć, to młodość po prostu, energia. Gdybyśmy my się rozgadali, to pewnie ta debata by trwała do rana. Dobrze, prosiłbym... A pan jest tak nieuprzejmy, jest pan tak ordynarny i pan jest tak wulgarny, że po prostu nawet brak słów, żeby pana skomentować. Prosiłbym o naprawdę nieużywanie ad personam. Szanujmy się, jest to poważna debata, bądźmy poważni. I tym samym dziękujemy wszystkim bardzo.